Więc Zobaczmy. witamy, witamy. Mam nadzieję. Wysłuchaj, powiedz. Słychać się chociaż? No, nie wiem, coś. Słychać? Słychać? Słychać. No to dobrze. Mnie też słychać. Ciebie też słychać. No ciekawe jak to będzie i zaczynamy robić live'a. Znaczy nie robimy live'a, robimy co robimy. Czekaj, ja to sobie zostawię tą nakładkę, żeby widzieć mniej więcej, czy coś mi nie ucieka. Jakie są pisze, nie? No ciekawe jak ja to uruchomię. Zaraz MP, kurwa. Trackers MP. I gramy oczywiście na promodzie. Dokąd? Nie wiem, gdzie jestem nawet. Nie mam żadnego pomysłu. Jesteś na Islandii, tam gdzie skończyliśmy. Nie, źle przejechałem gdzieś. Pierdzielisz. No, ty pojechałeś, a pojechałem jeszcze. Nie, ty kończyłeś. Nie, ja jeszcze robiłem jedną trasę. Nie, ty kończyłeś. O, kolega przyszedł. Ty kończyłeś i po raz panowie, panowie, czy wejdziecie na Sim 1 i pojedziemy w Polskę? Nie. Nie jestem na Sim 1, jestem na promodzie i jadę dalej. A ile macie KM? Nie wiem, dopiero wchodzę, bo nagrywam dziś odcinek. A, okay. No. I mam, to będzie chyba w 8K, jak się nie mylę. Jak to dobrze ustawiłem. Tylko mam nadzieję, że mi komp nie wybuchnie, bo postawiłem nie na procku, tylko na karcie graficznej. Nagrywanie. Bo mam trochę silniejszy karto graficzne niż procek. I jaka jest prędkość dźwięku? Się zastanawiam, ile czasu by doleciał ten wybuch z Kanady do Polski. Jakość dźwięku? Nie pytaj. Ustawiłem maksymalną. Chyba 20 milionów? Czy 20 tysięcy? Coś takiego. Ale na razie użycie procesora mam za... nie przekracza jedynki. To jest jeszcze good. A ty co, Dixon, do firmy chcesz, czy co? Ale mam numer. Nie. Nie zgadzam. Ja bym chciał z wami teraz pojechać. Na śmianę. Jak masz promoda, no to dawaj, jak no to mam. Kurwa, nie mam promoda właśnie. No nie, to... wiesz jaki ja mam numerek? Nie zgadzasz. 4? Nie, no bez jak. Ale blisko. 4. Nie. Jaki? 4. Ja kiedyś miałem 0. 4 mam numerek. Ja też kiedyś miałem 0. Ogólnie to... Uh-huh. 4000 km i cię mam. Ja jestem w Kelfik, jakoś tak. No, to tam gdzie skończyliśmy. Ty poradzisz oglądać serial? Spet. Mam do ciebie pytanie. Spet, kurwa. Nie mam je. Jutro pójdę do roboty, zarobię 5 dych. Nie, głupie te 5 dych. Kupię sobie na mapę, znowu zarobię 5 dych, kupię sobie tylko mapę. Poczekaj, znowu zarobię 5 dych, mama dołoży 2 dychy. Kupię i będzie, je wciągam promosa. Znaleziono... I wtedy, czekajcie. Wtedy ja wciągnę promosa, wtedy będę grać z wami. O, fajnie. Czemu ty miałeś pana? Ciekawości się spytam. Dobra. Panowie, ja tu pochodzę, w razie wód to na live i kawę idę. Na fonie. Nie na live'a. Bo kompa wyłączam. Live'a nie ma. To do live'a, wejdziesz na live'a. To do live'a. Wiesz, wiem, że... Jak nie ma na YouTubie? Bo robię odcinek na jutro. W tygodniu postanowiłem, że będę robił odcinki. W tygodniu. W sobotę, w niedzielę będę robił live tylko. Jakbyś mi mógł dać... Ekran gry tutaj... Ekran gry tutaj... Nie, jutro sobie zobaczysz. Ja nie wiem, jak ci mnie w ogóle kop mi nie wybuchnie. No weź. No co weź? Ja no. Nie wiem, czy mi kop mi nie, nawet mi nie wybuchnie. Nie wybuchnie, spokojnie. Co? Czekaj. W razie wód, to kurwa będę łapał go.
Tak, do Kanady polecisz na pewno? Jesteś tego pewny? Pewny? Agencja prasy to było? Ty albo ty daj. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dobra, jak tu wjechać teraz? Niech Krokot da albo PSP. Ale co ja? Co no, PTS-a mi. Ale ja w tym momencie nie gram. Jak nie grasz? No nie. Ja wyłączyłem właśnie gierkę. Ja dzisiaj już... Ja dzisiaj 1500 przejechałem, a wczoraj 1500... Ganile ja! Ty to mało. Wszystko! Wszystko policzyć. Przyśniuteńko, to zaraz wam wyślę. Ale o co? Na ogólny. Wyślę wam tu na ogólny. To się kurwa złapiecie... To się kurwa złapiecie za głowę. Mało. Nie rozumiem co. Jezu. Ty go nie zrozumiesz, jak ja go nie zrozumiem, to i ty też nie. No, coś mi się udaje właśnie. To co, jedziesz roko czy nie? Ja na razie nie. No weź bym mopel warunek dla ciebie. No, no, na razie nie. A ja nie jestem w cholery. Ogólnie to mamy, nasza firma ma 7 miejsce w Polsce. A my... A my mamy... A wy... Rzeczywistych... Och kurwa, to wy macie 286 miejsce, a my 287. A wy wyścigu... Ale z czym? Na Dark Smoku. A wy wyścigu to wy macie 7, a my mamy chyba 24. Tak, nie. Najebało mi się wysyp. Ty wy trans jesteś? Nie, jestem w FSK, fani wyścigu. Zobaczcie, jestem na ogólnym. Ale na ogólnym... No 9300 niecałe, 9300 przyjechał to. No i co z tego? Dobrze, jak mi zapłacisz tego, spytaj się Rokota, ile ja pierdolnąłem przez jeden dzień. To, że on powiedział, przyszedł mi na live, a powiedział, że kurwa, idź do cholery spać. Ile? Ponad 22 tysiące. No, 22 tysiące. W jeden dzień. Ile? No, 22 tysiące. Po dwóch dniach firmy zrobił. O, wylądowałem. Jak niby? Jak? No, normalnie, nockę zerwał i tyle. Tak się da. Zobacz. Kurwa, żebym No, jak lecisz 110? Ja tylko 110, aha. Powiedz na Singa i powiedz 130. A po co? 110. Tylko. 130. 110? 130 chcę powiedzieć. Ale po co inny? Słuchaj, po co mam jechać 140? Po co? Żebym więcej ich na roboty kilometrów? Powiedz mi. No właśnie. Dziękuję, do widzenia i tyle się zrobi. Teraz z jakiej firmy ty jesteś? Fajnie się FSK, fanisz. To ta firma, co do nas się sypała ostatnio. Tylko ty wiesz, że takiej firmy nie ma na trackbooku? Jest. European Transport Company, to za Dromka. Jest, pani sześciu, jak. I tam jest 8, a Roman nic z tym miesiącem mamy nie ma. Mamy 25 graczy. A na którym miejscu jesteście? W rzeczywistych? Nie, w wyścigu. A nie wiem. To zobacz. Nie wiem was znaleźć. Chwilę. Londonery. PL Transposition. Nie. To wy słabi jesteście. Ale jak? Do firmy.
Kurwa, nie tu. Co by tu pojechać? A, biorę sir. Co by trzeba wziąć? Abrakadabra. Co będę? Cicho siedź, bo cię wypierdolę z tego kanału, kurwa mać. Jeden normalny odcinek nie może być, bo kurwa ktoś pójdzie. 25, tak jak powiedziałem. Powiedz, co się stawi. No bo tylko na razie... Raz, dwa. Pani sześciu kur. Trzech robi kilometry. I do was jest. 137, czyli ja, to jestem WDS i... A ty? Ty jesteś WDS? No, no, Dyson WDS dzisiaj, Dyson WDS wczoraj odjebał pięć koła na promodzie. Więc no. Jak możesz mieć promoda, jak przecież mówię, że promoda nie masz. Dziękuję. Dyson WDS, nie ja. Kręć w prawo. Mój kolega. Korta. O bo. Jesteście. Jutro zrobię 5 dych, wsiadę, w czwartek zrobię 5 dych. Będę zrobił. Nie będzie na pytał. Nikt nie pytał tak naprawdę, ale. Ale jak wy jeździcie po 160 na godzinę, to co to ma być? Na figur jest, albo na kajny. 126, 130. No to 130 jeszcze można tam. 145. No to już jest, powiem ci. 112, jedna traska. 900 km. Z czego 16 km zaliczono, nie wiem czemu. Bo się wczytywał. 153 na godzinę maksymalnie. Bo jeżdżę na singlu i albo na ekranie jeżdżę. My jeździmy na singlu albo na multi konwój. Bez sensu. To ty wiesz o tym, że to jest bez sensu to, nie? My jeździmy tylko na singlu i do 130. Trzymamy cię tych kilometrów. Jak ja raz jechałem 160, 190 z ilem, to mi w ogóle kurwa nie zaliczyło czas. No bo do 180 zaliczę, to jest tak, taka fizyka. 151, no ale po co wy tak jeździcie? Ja rozumiem, że na singlu... Raz na jakiś czas można sobie pośmigać 100 ten, ale wy cały czas jedzicie po 150. No bo my tak robimy kurwa, bo my czekaj, bo my robimy tak coś. Jak powiedziałem do Oliwiera, że my dajemy 100, a później 85, to wiesz co mi kurwa powiedział? Nie, mój drogi, kurwa gaz po drogi i pizda ogień but w trasę. Mówię, no dobra, no to jedź pierwszy. No to co, jedziemy w trasę, mału, później tam do 100 przyspieszyliśmy, a później co? Redukcja jest, kurwa, 150 na liczniku od razu. Uspokoisz się? Proszę. Ja ciebie nie rozumiem, czekaj. Po cholerę w ogóle jeździć? Jak ty ma zamiar jeździć po 180, no stop i po cholerę to jeździć. Ja wolę jechać ja normalnie, jest 110 i kurwa nie przeklinaj do cholery jasnej. Ostatni raz dostajesz bana, kurwa, zaraz. Bo ja... Co jedno przeklinięcie, kurwa, bana dostajesz. I wtedy się nie odbanuje! Poczekaj, bo ja lubię nie jeździć wolno, tylko szybko, ile fabryka daje. A jak pierdzielę sobie ściągnutę, na maksa coś w ogóle. Dobrze, chcesz to dawaj teraz, idziemy na singla, rób sobie konwój, ja pojadę. I zobaczymy, ile twoja fabryka da. Bo moje Volvo zbliżonie okay. 220. I bierzemy kurde, ty i ja, ty bierzemy ciuchcie. Jedna oś i szóstka. Okej. Okay. Tylko, chcesz że trak jest modyfikowany. Chcesz teraz? Po tej trasie, bo nie będę teraz zaczynał do nowej trasy. Tylko wyłączyć takie, wyłączyć samochody czy nie? Obojętny mi to. Człowieku, nie wyjedziesz. Co ty, chłopie? Ja cię moje zadzwonię, Volvo, moment. Moje Volvo, tak, dobrze. Moja Scania R ma takie... Dobrze, 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 tylko mi powiedz jedno. Ile twoja Scania ma koni? 730, kuca. Moje Volvo ma 750. Trzymaj się prawej strony. Chłopie, znaczy PL Speed. No, słucham cię. Za przeproszeniem. No. Jak ja pierdolnę gaz podłogę z Scanią R, to jak przypierdolę ci szmura, to mnie kurwa moment, to mnie nie dogonisz. Na przeproszenie. Roko, ty powiesz, czy co ja mam mówić?
No ci powiem, że on cię zawsze dogoni, bo on tak by też ma sekwencję, przeciąga biegi. Przez co ja mam Volvo, też 750 koni, też przeciągam biegi tak, które słabiej, bo mam inną ciężarówkę, drugą najszybszą w grze, tak można to powiedzieć. Najpierw jest klasyk, potem jest zwykły FH. Jakby on minął jakieś 20-30 metrów, odstaje jednak. Niestety, ale no. Ale poczekajcie, wy robicie coś, wbijacie jedynkę, pomału, wbijacie dwójkę, przeciągacie go na dwójce i od razu szóstkę mu wbijacie. Czy jak? To jest głos. Nie, Ciekawie. 1, 2, 3, 4, 5. U nas szóstka w ogóle nie jest, u nas szóstka w ogóle nie istnieje. No. Słuchaj, jakaś czwórki potrafi ci do 140 dojechać. Czwórki. Ja też. Tak? Chcesz się Jestem zdziwić? tego. Ile ci zostało teraz kilometrów do końca? 3000. Minus prom. No to 3 godzinki. 3000 to nie są 3 godzinki, to jest około 2 godziny. Nie. 3. Na rondzie. Bo 1000 masz godzinę. Zwykły, No. nawet tak byś mnie nie dogonił. Nie wiem, Chcesz czy się się założyć? chcesz się pogrążyć? Proszę bardzo. Czekaj, tylko odpalę konwój. Ty, Rób jaki tylko ciuchcie. mądry. Rób Kurde. zlecenie. Ciuch cię, bierzemy ciuch cię. Jakie? No co, Słuchka. lokomotywę. 61 ton. No to poczekajcie. Tylko pójdę jeszcze po picie i po fajkę. Kamer Do pan. dobra, go, czy z malicy zapal i nitro weź. Więc to tylko będzie jedna Dobra. trasa dzisiaj podczas tego, a później idę sobie, albo może jeszcze na tym, bo pogrążę kolegę, Dobra. jak to się jeździ z ciuchciu. Ciekawe, jak Dobra. będzie latał. Albo wiecie co? Dobra. Niech mu będzie, stracę te kilometry swoje. Dobra, niech mu będzie. Czekajcie, wyjdę. Wejdę na singla. Poczekaj. No co poczekaj? Ja chcę z tego streama mieć w tym momencie mi na Discordzie, weź to. Chcesz? Ale nawet ty, No chodź zaraz z nami. Pojedź. Nawet z nami za głód. dobra. Niech się pogrąży. Dobra, Niech się pogrąży, kolega. Dobra. Poczekajcie, odpalę go. Kurde, muszę zawsze zrezygnować. Dobra, zrezygnuję. No Tylko ty wiesz, dawaj. że ja też cię najprawdopodobniej przegonię? Dobra, dobra, skąd ruszamy? Z Uppsala. Katowic. No. Nie, z Dobra, Uppsali. Na Skandynawii. z Uppsali? Tak. Uppsali. To ma być co? Do Rostocku. Lokomotywa. Do Rostocku. No. Tylko, że wiesz, jak ja zobaczę jakieś mody wgrane na serwer, momentalnie wychodzę i jesteś już przegrany. Bez żadnych modów. Oprócz Jest wszystkich, które żadnych. są. Na Steamie można kupić. Jeszcze zaraz zobaczę, czy mam na faktycznie mam tego live'a. Wrzucę zaraz OBS-a tutaj. Żeby mieć. Mam do Brema. No Zrzucę plastiki. to do Brema. Tylko Ale poczekaj, ciuchcia miała być, a to jest nie ten. naczepa. Naczepa, srepa nie naczepa. Tak to się Może być kolega naczepa, nie. czy nie? Gdzie to ma być ciuchcia, kolego? Ciuchcia miała Poczekaj być. chwilę. Dobra, jest, mamy wszystko, jest, wszystko mamy. Konwoje. Kto odpala? Kontynuuj. No miałeś ty przecież odpalić. To już odpalam. No Znaczy to tak. nie, ty. Znaczy No nie, to ty ja. odpadł. No to ja No dobra, odpalę. to dobra, Kolejny to raz. ja zrobię, dobra, ja to No zrobię. to zróbmy. Dobra, panowie, ja zaraz przyjdę, dołączę i tak dalej, tylko pójdę się na picie i w takim. Tak, idzie. Patrz Idę wyjść. po. Damy co? Jeden, Rokot, dwa, trzy, cztery. ryłapy, oty. Rokot. No. A sesja? Spell Speed Life in YouTube'a. Już jest? Nie. No to słuch. To Czekaj, dobrze, to ogranicznik powiedz pan. prędkości jest wyłączony. Wyłącz Jedziemy. uszkodzenia między graczami.
Albo nie, zostaw to, tylko wyłącz ruch uliczny i wyłącz tylko zanim ze Steama, bo ja cię nie rozumiem. To jest wszystko wyłączone. No dobra, i cóż. Czyli lecimy, ile fabryka dała? Ta. Już? Tak. Jest konwój? Nie pokazuje mi konwoju. No to... Wpisz PL. Czekaj, PL, z dużej, no. No i tyle, no. I kliknij enter. Kliknij enter. No jest PL, live na LT. A nie, nie, chyba nie będzie. Kurde, bo... jaki tam jest ping, 123, czemu taki aż? No bo on z Kanady jest. Jakby tak ci powiedzieć. No. I ci nic nie reaguje? No nie, bo on akurat ma ten. Ustawiony jako Kanada. Nie wiem, czy to zrozumiałeś. Jakie hasło? Roboty. O, tu jest Oslo. Uppsala. A my do Oslo czy Uppsali? Uppsala. Może być i tam. Dobra, weź ty PLSP ładunek, a ja przyjmę od ciebie. Tak, ja nie zrobię, nie bój się. Zaraz wolę. Dobra, ja zaraz przyjdę, idę po prostu. Idzie ci tym brać. Dwanaście ton, kurde, nie ma nic ciekawego. 19, 20. 26. Mało coś. A nie możesz przez trackbooka stworzyć? Nie, bo ja nie mam tego. Znaczy przez trackiego mogę, ale on wtedy nie weźmie. Chyba. A czemu bym miał wtedy nie wziąć? Bo jak inaczej może wziąć ode mnie? No bo się da przez... No da się jako ten, na konwojach ale o nie, się... Bo przecież... Co? Czekaj, jak się to... Nie, ja nie wiem, jak to się robiło przez traki. Ale to nie musi mieć trakiego. Czekaj, co ja miałem zrobić? Czekaj, to. 127 pingów. Dobra, no to wezmę, nie wiem, coś ciężkiego, no. Dobrze, nie chcę trasy, się z tym ładunkiem. Nie no. Dobra, filet z dorsza. 26 ton. Najcięższe tutaj mam. Trochę dużo. Akurat 600 km. No to idealnie, bierz tą traskę i... Upsali? Upsali. Wybrano cel podróży. O, tak chce się pobrać, tak? Ja sobie muszę tylko przestawić, bo mam na tym jedną rzecz. Gdzie to rozgrywka była poręcze? Bo mam inteligencję, wiesz, coś tam próbowałem to robić z tym. Frekwencja, inteligencja. To jest przydatne, jakbyś miał 12, wiesz? A jak masz 6, to jest nieprzydatne. No to w ogóle nie powinna istnieć w każdym razie. Gdzie jesteś, Rokot? Ja w Uppsali, na warsztacie. No to dawaj do mnie. No już, chwila. Odkurwimy go, czy nie? A czym chcesz? Widobla. Oj, oj, oj. Oj, oj. To nie będzie więcej tam? No będzie. No właśnie. Ja starze kontynuuj. A wiesz, on się teraz pogrążył, ci powiem. No. Z kanią L. Skręć w lewo, a następnie... Pyk, pyk. Dobra, ja się pojadę zatankować jeszcze, żeby mieć paliwko. Ale 6 ton. O, spoko. 6.
Jedź prosto, a następnie tu jest stacja. Skręć w prawo. Ja się zatankuję sobie. Ja już przerąbałem raz. Ja mam 3%, muszę się naprawić jeszcze. Ja mam procent 10. Ja nie wiem, czy ja tu się obrócę. Pań! Nie mam mocnych na Mariole tutaj. Obliczanie nowej trasy. Ktoś czuje, że w tym momencie pobiera cheaty. No i jak nie może wejść cheatami? Bo go wywali. A co, to jest takie anti-cheat? Tak, bo ja nie mam włączonych, ja mam tylko same wiesz, włączone do tego. Szukanie nowej trasy. Ja na warsztacie będę czekał. Jedź prosto. W porządku, znajdziemy inną trasę. Ja się naprawiłem. Ja się idę naprawić. Jestem już, musiałem się pójść. Spoko, my jesteśmy na warsztacie w Uppsali już. Okej, ja tam zabiorę. My zatankowani, wszystko. Spokojnie, bo też muszę zmienić skrzynię na 6 tygodni. Są dwie racje, czemu? Ty jeździsz 12? What? Tak, tak, moja 12, normalnie, szybko. I to robię tak, że wbijam sobie na 6. Redukuję do 4 i spierdzę mu 10 i 12 od razu. No i robię tak, że od razu 10 na 12 i lecę 140 na blacie. I muzykę na kolejny. 140 to trochę mało. No tak, ci powiem tak, Rokot ma nowsze Volvo, ja mam starsze Volvo i zobaczysz kurwa jak szybko ja spierdolę kurwa Turokota. Jak ja Turokota nawet na zakrętach wypierdalam. Podwójny naczepą. Bo masz kierownicę. I co z tego? Przyspieszenie mam tu mam. Szybko. Niż tej. A czy wy nie macie Czekajcie, a czy wy nie macie też Steam Workshop? Nie. A skąd nie wy? Mamy Volvo. Kupione w serwisie. Ale teraz takie czekamy. Czekaj, teraz takie coś. My nie mamy sitowanych ciężarów. Poczekaj. Czy macie skrzynię 6-bogą retardę? Tak. Nie powiem ci, jaką ja mam, bo u mnie nikt nie wie, jaką ja mam skrzynię. Ja mówiłem, że mam 6. Dobra, ja idę palić. Rokot, jak coś to mów, ja zaraz przyjdę. I... Spokojnie, jest paniłem. No cóż. Spokojnie, jeszcze muszę się podczepić. Jakbyś tam jakiś cheatów nie miał, nie? Bo zanim się odczepię, przynajmniej tu lagów nie mam. Wiesz o tym, że w tym momencie jest coś robione. Czekajcie, zanim się odczepię, też jest mowanie, że nie. Czy ja jestem? Robiony jesteś w tym momencie. Dobra, ja jadę się poczekać. Zaraz przyjadę. Okay. Ale to ty masz dwie ośki z tyłu? 6 na 2, 4. A po co ci dwie osie? Znaczy nie, ja mam... No dwie osie ogólnie. Ja ci jeszcze dwie naczepki wziął, kurde, dwie. No. Czuł mi dwa naczepki. Wziął dwie naczepki, żebyś w tym momencie umarł. Jak będziesz to jechać. Jesteś trochę za mądry, kolego. Co to
Co ty, wy mnie nie dogonicie. No, zobaczymy. Czekaj się, odczepię. Zobaczymy, jak ostatni będziesz siedział. Dobra, ostatni. Będę pierwszy. Nie będziesz pierwszy. Będę pierwszy. Będę pierwszy. Nie będziesz pierwszy. Chcesz się założyć? No. O co? O twoje życie. Nie no, nie. No, no właśnie. Nie będziesz pierwszy, nie ma takich szans. Ile, no ty masz 730 koni, pustka, a ty masz w ogóle frekwencyjną, czy ja co? Ale co? No, jak... Trzy nie biegów. Retarder. Ale trzy nie biegów nie chodzi z sekwencja automat, czy co? Sekwencja. No to fajnie. Spokojnie, ja was zawalę. Nie, ja będę pierwszy. No, będziesz pierwszy. Jesteś dalej pewny, że będziesz pierwszy. Podziwiam. Jak ja mam tu wykręcić? No widzisz, no my wykręciliśmy. Jest tu kolizja czy nie? Nie ma. Czekaj, ja sobie wykręcę jeszcze. Pytanie, że on dalej myśli, że on będzie pierwszy? Ile ty maksymalnie w ogóle tą ciężarówką lecisz? 160, 180 w stanie z górki. 80. Wygrałeś. Poczekaj, tylko skończę. Z górki teraz nie potrafię tym 200 lecieć. Coś tak czuję, że tak się da. No nie pojedziesz. Co? Dobra, zgaście ciężarówki, niech trochę odpoczną. Ja mam dawno włączoną. Czekajcie, ja zaraz odpalę. Coś mnie bija. I sobie wygodnie muszę pierdolnąć. Gotowy jesteś czy nie? Najpierw od razu stuwa walimy. Czekaj. Słuchajcie tego. Kto pierwszy dojedzie? Kto pierwszy dojedzie? Poczekajcie, słuchajcie tego. Nie ma... Czekajcie, słuchajcie. Słuchaj tego. Kto pierwszy dojedzie? Nie pierdzi ciężarówka. Jak szwedzka. Lara! To już siedzimy? No. Spokojnie, czy powoli, bo są zakręty. Powoli. Wiesz, kurwa, wio koniu. Kurwa, muszę uważać. Wio koniu, to tylko pełna pizda! No, ja go na trójce przeganiam. Czekaj. Nara! Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Mhm. Okej, Rokot. No, jedź. Jak kolego jesteś? No jest to problem. No. To nie jest 1001 ton, to tylko 26. Jak tam Rokot się bujasz? Bo ja jestem dalej na czwórce się bujam. Nie też, jeszcze mam czwórkę. Gdzie kolega nam odpadł? Stóweczka właśnie wbiła. U mnie 102 już. Ja na czwórce, zobaczę nawet ile mój wyciągę na tej czwórce. Bo nawet nie wiem. Do oporu cisnę na czwórce. I patrz jak szybko ciebie się oddalą.
Ja już mam piątkę. Ja czwórkę dalej. Ja radę 110. Ja dopiero mam 20 tysięcy obrotów. Dopiero. Ja? I gdzie on w ogóle, kurde, jest? Nie wiem, gdzie zginął w akcji. Dopiero piątkę wrzuciłem przy 120. Dobra, bo zakręty się biorą, już mi kierownica lata. Chyba kolega się poddał. To na mapie ogólnie nie ma. A to go piszę. Uważaj, bo hamuje. Lekko. Bo lekko zarzuca. Tak do 115 zwolni. 120. Ja zwolniłem do 90. Trochę za dużo, ale no cóż. Co on w ogóle zrobił? Nie wiem. Ja na piątkę ciśnę. Ja też. Ja mam jeszcze szóstkę, pamiętaj. Ja też. No. Ktoś zastanawiam, gdzie on jest. Co? Uciekł. Bo wiedział, że z nami nie wygra, no to pojechał. Ja go doganiałem to na prostej drodze, kurde. No jechałem, ja jechałem lewym pasem. I go przeganiałem na trójce. On po prostu w pole poleciał i tyle. Ty, ja jadę na piątce 150 już jadę. Jak mijam ten znacznik skania. Ja 140 na piątce. Ja jeszcze jadę. Szarżuję piątkę. Ja już szóstkę wróciłem. Ja nie. Ja szarżuję. Ja mam dopiero 22 tysiące. On mi do 140 wbija na ten. Dopiero szóstka przy 160. 155. Szóstka mi wreszcie zacznie działać. Rzadko też używam szóstki. W ogóle nie używam. Nie no, ja czasem jeżdżę na konwojach tak z ludźmi. Temu ja czasem używam. Ja nie. Ile tam ciśniesz? 52. Bo mi przehamowała lekka górka była. Ja mam 153 cały czas. Ale hop dziwny. Tak chciał się ścigać. A że przegrał. No, patrz. Nawet no, nie minęło 200 km. Dopiero 160 przejechaliśmy. 176. Ja mam 160. No i to ma. 155 na godzinę. Ty, nawet tam to zaliczy. No. Ja coś czuję, że ja nie pojadę więcej niż 157-8. Pojedziesz, tam jest fajny taki uskok. No to może pojadę. Teraz się zaczyna z górki. Uważaj na to, na luzie? Jest lekko... A ty to na luzie jedziesz, czy co, na szóstce? Nie. Normalnie mam wciśnięty. Ja już mijam, kurwa, zaczynam mijać ten... Linkoping. Ja też. No ja jestem za tobą od razu. Zresztą nie ma do celu. 4, 8, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 7, 7. No, teraz mam 4, 7. 7, no zaraz. 4 km różnicy. No. I co się laguje tutaj? U mnie? Nie. Nie, no nie laguje mnie, to za nie.
Pamiętaj, że ja mam jeszcze streama włączonego. Ty masz pingu 0, ja mam pingu 130. Czemu, bo ja w Europie jestem, a ty w Ameryce. Ja nie mogę przekroczyć 151. Ja jadę teraz. Ja jadę teraz 156 cały czas. Czekaj, może podszarżuję. Nie podszarżuję, bo już mi na czerwono wpadnie. Wiesz, to też jest tonaż. Ja mam 2000 obrotów tylko. 157. Ja też mam 20 tysięcy. 158. To 2000, nie 20 tysięcy. No jak masz 15, 20, 25, to chyba jest 20 tysięcy, jo? Tak, ale mi na obrotomierzu pokazuje z tego strakiego, że mam 2000. Ja mam to włączone. Ja mam to włączone. 151 teraz mi biło. Ja teraz się wczopuję pod górkę. Ja też jadę. Ja na piątkę wróciłem. Ja mam to na szóste. No bo wiesz, to piątka cię podrobi. Teraz się boję. To 154. Znowu mi zlatuje na dół. Zakręty. Gdzie nasz kolega? Może go wyrąbało z internetu? Zaraz odłączył kabel. O. Taki chojrak. No i oczywiście podpiszemy ten filmik. Tak się zachowuje, taka firma. No. Nie dość, że miałem sobie fajną jazdę na promodzie, tutaj, tego, a tu dupa. Cóż, ale przynajmniej, no bo i bał się, że przegra i tyle. Jak on niby 160 jedzie. Ja już mam 160. Ja też 160. Jeden chyba nie przekroczę. Nie. Ale mam cały czas to gdzieś. To 157 już mam. 156. Pod górkę trochę jest. No on spada. No ale 154 utrzymuje. No, coś takiego. Jeszcze mamy dopiero połowę trasy zrobionej. Ale jeszcze prom. No tam krótki. Awaria? To szósty bieg mi awaria daje no stop. Doganiasz mnie? No. Jadę 156 teraz. 154. Kurwa. Tu sobie nie pojedziemy szybko. Pojedziemy. Nie pojedziemy. Wąska droga się zapowiada. 156 dalej. A mój? Ojej, to jest to coś. Nie pojedziesz, który za wąsko się robi. Jestem ładunkiem. Jakbym miał jedną tonę, to bym pojechał. No, z jedną tonę to tak. Ale za wąsko tak, tu trochę się robi. Ja tu i tak jadę 100, ale mam... Aha, laga miałem. No jednak lekkie lagi mam. No zbliżyłeś się do mnie. To jedź prawym, ja jadę lewym. W utrze nie ma tego, wiesz? Nie ma samochodów. Jedź prosto. Nie wiem, że... O, lagi się pojawiałem jednak. No to jedź prawym, ja jadę lewą stroną i koniec. No i się kolega poddał. My jedziemy dalej trasę, a on się poddał.
No. A szkoda, bo było ciekawie. No tak, wiadomo, że Volvo jest mocniejsze. No. Znaczy, no niby Scania na testach nie wypada aż tak źle, ale jednak. Ciężki ładunek dla niej to jest masakra. I górki. No. Tu wiesz, jednak to 20 koni więcej, tak? Pamiętaj. Plus jeszcze ten, nie? Tak, ja spróbuję piątkę przyciągnąć. O, awaria. A teraz mi dopiero odlagowało Discorda. Ale ciężarówka też zmienia. To? On po prostu był słaby, miał skanie i tyle. Gdyby miał Volvo, może by coś ugrał, a tak to się położył i tyle. Za ciężki ładunek miał. To już jakbym miał ciuchcie, to o człowiek! On by padnął na samym początku. On by zmieścił się, jakoś normalnie pojechali. Trzymaj się prawej Bo Volvo strony. wszystko wciągnie. A one by się dwie ośki z tyłu. Ale mamy po jednej. No. Dobra, teraz tak, panie. Ja tu mam dziwny zakręt. Mam nadzieję, że dobrym wjeżdżam. Gdzie ty w ogóle jedziesz? Bo jadę na prom, bo ja jestem po lewej pasie. Jestem na lewym pasie, nie na prawym. A. Zmienia postać działaczy. Teraz już jestem na prawym. No i mi zostało 180 km. Mi 182. Prawie glebę zaliczyłem. Ale to tylko prawie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Kolega po prostu miał zbyt duże ego i Skręć w tyle. lewo. Jedź prosto, a Jaki on następnie to skręć w wspaniały, lewo. jaki on to świetny. Jakiego Scania pięknie jeździ. A kurwa, nie spodziewałeś się mnie wcześniej. Ja już na promie. Ja praktycznie jestem. Ale Ja już zrobiliśmy, płynę. nieważne, znajdę nową trasę. Ja zaraz będę płynąć. Mi zostało 70 km. Kręć w prawo. Ja już Skręć w płynę. lewo. Ja już jestem. Ty jesteś już. No. Jedź prosto. Browara skończyłem. Właśnie, co? Dopiero. Ty, Nie idziemy jeżdżę. na Promoda czy na Sim 1? Ja już dzisiaj nie jeżdżę. A miałem ci pytać za angielskiego. Nie dzisiaj, ja jestem trochę padnięty. I po prostu już nie mam siły dzisiaj jeździć. To jest moja ostatnia troszkę. Mi się język nawet plącze. No już To dzisiaj. spaghetti jadłeś? Nie. Trzymaj się prawej strony, a Ja następnie byłem skręć 5 w lewo. godzin, kurde, na słońcu na mieście sobie łaziłem. Więc które jednak męczące to było. Zjedź w prawo. A jutro, o której wracasz z roboty? Nie pytaj. Ja chyba pójdę No. sobie na Irenkę pójdę. Sim jedynkę? Czemu? No.
maksa pojeżdżę. Dobra, ile lecisz do firmy? Mało osób jest. 285 tylko. No cóż. Pojeżdż do sobie trochę lądówką. Przypomnę sobie lądówkę. Nie reportujesz na kogoś? Nie mogę. No to zrobisz klipa, ja zreportuję. Tak się da. Jutro będziesz oglądał odcinek, to sobie poglądasz. No. Będziesz to robił klipy. Co? Ja przesuję do tego skrzyżowania na prawo, dojadę na tej czwórce. Jadasz? Na czwórce dojechałem, żeby skrzyżowanie, co muszę hamować. Ja piątkę wbiłem. A ja na czwórce, bo to gorzej było. Ja w zakres wbiłem jak... 60. Jaki mądry zioł mój był, naprawdę. Za to chwała mu. Co? Jaki mądry był, naprawdę. To coś dla kolegi nie pękło, no. Co, banujesz go, czy co? No. Tak, banujesz? Skręć w lewo. Tu! Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Ja na dwójce wjechałem, kurwa. Nie mogę tego. No ja się rozczepiam. 570. No tam, kurwa. Zabiłem, kurwa, poziom 142. Ja sobie chyba teraz wbiję 549. Nie będę tym czymś manewrować. No tutaj miałem na wprost, tak jak wjeżdżałem. I tutaj właśnie. I co, dojechaliśmy? Jaką my tu no. Dawaj. Jak tu się sprawdzali z te graczy? A w czym się sprawdzali z te graczy? Znaczy nie wiem. Ale na czym? Na traki czy co? Nie, to tylko ty i ja jesteśmy status. Mogę cię awansować nawet jako moderator. Wow. Tak, kozaczył i się nie kozaczył. Dobra, zamykam sesję i koniec, no bo to żeśmy zrobili to, co zrobili. No. Plus 146 tysięcy złotych, pięknie. Żeśmy zrobili i co z tego? No i nic. I kolega się poddał, no niestety, no. On nawet nie zaczął tej traski tak naprawdę. Nie, no zaczął, coś tam jechał, no. Ale w ogóle zaliczył? Zaliczyłem. Jakaś, zobaczę to. Co liczyło? Ile żeśmy jechali? Ile ty jechałeś w roku? Czekaj, bo mam ciebie akurat. 160 jechałeś maksymalnie. No to widzisz. No cięższy ja? Zbyt ciężki ładunek. Tak to mi jechał około 170. O! No wrócił! O, przyszedł! I co? Dałeś radę tą swoją skanią? No ja to samo jechałem. No. To widzisz, jednak mam niby słabszą ciężarówkę, a to naprawdę osiągi były takie same. No. Tylko, że... Czekaj, ja spaliłem podczas tej wyprawy? No bo ty jeżdżę na te... No, nierealistyczne, tak.
Średnie spalanie miałem 90 na 100. Jestem, sorry, mi zasięg wyrąbało, wchodzę do łyczaka. Ale nas już nie ma. To dawajcie jeszcze jedną ostatnią. Nie, kolego, kurde, co ty chcesz, żebym ja jechał jeszcze raz? Zostałeś się na pierwszym. No, zasięg mi wyrąbało, sorry. No tak, to czemu powiedziałeś nara i cię wyrąbało? Dziwny stan. Wyrąbać to czemu? Wyrąbać to czemu? Ostatni raz będzie. Oj, oj. Ale powiem ci, jesteś bardzo twardy zawodnik. Ale żeś przetrwał strasznie długo, ci powiem. No dobra, niech mu będzie. 160 na godzinę. I ile byś maksymalnie jechał? No jadę. Mówisz, że chcesz był rekord? Jadę, zrobię mu tą przyjemność, żeby nas pograł. Ja już się loguję. No to nie wejdzie za bardzo. Tylko żeby nie było znowu, że ten, że po 5 kilometrach rezygnujesz, bo naprawdę. Nie. Sorry, zasięguj. Telefonie miałem zasięgu i tyle. Bo chciałem powiedzieć, na raz zasięgu w rąbo, ale nie zdążyłem. Otwierdź. Jak cię tu się zalogowałeś? Co? Jak ci tak szybko się zalogowałeś? Ja? Co mnie to normalne jest? Dobra, bierzemy następne zlecenie. Znaczy nowe. Da, ja ci zrobię zlecenie, nie bój się. To było nieprzyjemne. Czekaj. Szybka podróż, gdzie my jesteśmy? No to teraz do Oslo zapraszam. Oslo, do wyjazdki, ale fajnie. Mhm. Oslo? Kurwa, muszę się naprawić jeszcze. Ja ci nie przeszło, tyle ci powiem. Muszę się gdzieś na... O, mam akurat ten. Już jestem w konwoju. Proszę mu te kursy z odtwarzacza. I się lepiej módl, żebym miał kurde deszcz włączony. Ty czajcie, że... Potem... To mi się promocja było. Kurde, nie tu. Dobra, zostaw ten deszcz. Zapraszam do Oslo. Już tylko zamiast włączyć singla, to ja mu zita włączę. Czekaj, da się tam jechać? Nie, nie da się. Ja bym go zabrał. No Oslo? To już. Ja bym go gdzie zabrał, wiesz na co? On by z tą skanią tam zginął, naprawdę. A nie mam lokomotywy. Plus jeszcze samo to, że skanią jeździsz, to w ogóle ci odejmuje. Ja jeszcze skanią mam. No, a my jeździmy Volvo FH i Volvo FH Classic. Jestem 20 razy lepszy od tej skani twojej śmiesznej. Wiatrak mi chodzi. No mi nie chodzi, no i co? Ty, w zasadzie możemy... Ty, Rokot, chcesz jechać 1000 km? Minus port? Za jakiś 500? Możemy. Bo mam fajny ten, twoją ulubioną dostawę. Do roboty. To już by ciupcia. Nie. Aż taki nie jestem bezlitosny. Ja już jadę po ładunek. Ja jadę po ładunek. Mama, ci się łączę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Gdzie wy jesteście? Ja jadę po ładunek. Po selu. Ja to zostałam. Próbuj mnie dogonić. Chcesz, żebym cię dogonił? Tak. Mogę ci pomagać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nie dasz rady, chyleczko. Skręć w lewo.
Jak mnie tutaj muszę przyłączać, szybko biegi, bo inaczej mnie wrzucuje na koła. To. Ja tu nie przełączam innego biegu niż czwórkę, bo nie ma po co. Ja już na szóstkę jadę. Ale to ja tam jadę do was. Piątka. Ależ to jest prędkość. Nie, ale wreszcie chociaż go przepalę trochę. No sorry, tam dole miałem jechać. A, ten co pomylił trasy. A mnie zostało 60 km, niecałe. Ten co pomylił trasy i myślę w ogóle pojechać, bo ja za nim cisnę. Aha. Może to mu jeszcze drugi raz nie wyszło. Nie dogonisz mnie, Rakot. Na pewno. Goń ty mnie. No dobra, masz rację, ja to muszę się tam, bo ja mam awarię silniku. Tylko że ja cię dogonię. I o to możesz być naprawdę spokojny. Już to czyści na. Znaczy 120 na. 170! Ja mam już 160 jak coś. 170. Już muszę jamować. Ale ten gada, że ja go nie wyprzedzę. No. Ej no! No co? Ej no! No ja cię przeciąłem po prostu, no. O, mnie na tym zakręciło. Dobra, ja patrzę na ładunek. Który ty jest ten? Na ładunku nie ma. Przygotuj się do skrętu w lewo. To czekaj, ja sobie też wezmę Volvo. Nie ma nie. Volvo, jedzie z Scania, powiedziałeś, jedzie z Scania. No to więc no czekaj, jedzie wezmę... z Scania, nie ma! Ja się jechać z Scania, jedzie z Scania i koniec. Kolego. Nie ma Volvo teraz, jedzie z Scania. Jak ci zobaczę Volvo w innym niż Scania, niestety przygrywasz zakład, ja cię pięknie opiszę, pamiętaj. Na YouTubie. Bo to jest wszystko nagrywane jakby, co nie? Jedzie z Kanią, nie? Nie ma, ponieważ może... jedzie z Kanią i koniec. Temu ci daliśmy drugą szansę, żebyś mógł sobie wziąć jeszcze raz trasę z nami i na Skanie przejechać. Tym ci, że mi się chce robić tak kilometry na pusto? Do odcinka? Ruszajmy. 59 cały czas mi trzymie. Ja miałem 160, 170. O, ty masz ten więcej trochę tam. Ale na pusto, no to wiesz, no. No na pusto. No na pusto. A z ładunkiem miałeś tyle co ja. O, 160. Ja go wyprzedziłem i ej no. Aj, aj. No my jesteśmy speed.pl, a nie slowmotion.pl. Nazwa firmy mówi sama za siebie. No. O czym się roko? Siema, siema. Wy się nie śmiej, co ja wziąłem. Chcecie do nich
Specjalnie na ciebie, że twoja skania by mogła trochę coś pociągnąć. A jak to tworzy browarka? 3,5 tony, mało ci powiem. Dużo mniej niż mało. Ekspertu. Mało, no ale wiesz. Co ja poradzę, jakiego skania, nie wiem, czy nawet wyrwie to. Ja myślę, że czy to skania właśnie kwiatycie. Bo ja już jestem jest, sam. Jest tu gdzieś coś do naprawienia się? Ty, on dopiero wyjeżdża, no. Kolega, stamtąd. Ile masz uszkodzeń? 2. Kto? Ja mam 18. Trochę jest kciowo. Bosza. I jedziemy, kto jedzie pierwszy. Pon. Kto dojedzie pierwszy, to on wygrywa. No to poczekajcie, aż się zorientuję. No chyba, że wciśniemy wszyscy F7, żeby się naprawiać, to koniec. No to mówię, przed latem się naprawimy. No to ja już jestem w Oslo, na serwisie. To ja już jedę po ładunek. No to jedź, a my wyjedziemy z serwisu. Ustawimy się tak, żeby każdy mógł wyjechać normalnie, nie to, że ja będę musiał stukać w ciebie, żebyś mógł się wreszcie ruszyć. Dobra, gdzie znaleźć fajne miejsce, żeby każdy mógł sobie ładnie wyjechać. O, mamy bramki. O, Roko, co ty na to? No, przed bramkami się ustawimy. W drogę. Gdzie są te bramki? Po tamtej stronie. To jedź. Tak, ja już mam ustawione w lewo. W lewo albo w prawo, jak chcesz. Nie, w lewo. W lewo i druga w prawo. Ja wiem, mam to ustawione. Tam się ustawimy każdy w bramce i będzie ogień. To ja bym musiał się zatankować, Orkot, jeszcze. No ja też. A co ty zrobimy? Znaczy, no niby bym to przejechał na oparach, ale no. Pamiętaj, że moje Volvo trochę więcej wpierdala. Ale czekaj, tutaj możemy się zatankować. Tej, patrz, tam jedziemy. Dobra, niech wam będzie, ja pojadę Volvo FH i tyle. Nie. Panie. Nie, kolego! Ty miałeś wziąć skanie. Teraz jadę Volvo w ładunek, to już trudno. Ja co trudno? Nie ma! Nie ma! To już automatycznie przegrałeś. No ej, no nie, pojadę Volvo. No co, ej, no co? No co? No przepraszam. Miałeś jechać, nie ma na to tego razu. Nie ma na to tego razu. Już przegrałeś, koniec. Już mogę anulować to wszystko. No nie. Albo jedziesz skanią, albo jedziesz tym. Zmieniaj to na skanie i tyle. Dobra. Skania jest taka dobra, no to jest skanią, no zobaczymy jaka jest dobra. Miałeś jechać skanią, jedziesz skanią i koniec. To nie ma tak, że sobie czym chcesz jechać. Ja mogę sobie wziąć byle jakie kurde gówno, nawet z American Truck, choć on ma kurwa 800 koni. I zobaczymy wtedy. Tak. No, a tam ma stację? No to jest stacja, no. A ja się kręcę, próbuję wjechać do tego, dobra. 10 tysięcy złotych teraz zapłaciłem za paliwo. Tu jest po 10 złotych. Nie, dla mnie to wiesz, tam pikuj się. Ja też może teraz kolega szybciej się rozpędzi z tą malunkiem. Może. Już się ładuje. No ale i tak zmieniasz, musisz zmienić pod ciężarówkę, bo inaczej się nie możesz podpiąć pod skanie. My na ciebie poczekamy. Bez problemu, myślę. Ja już tam jadę na tym. A to już za barierkami czy przed barierkami? Przed, dobra. No to możemy tak, rano, dobra. Jak przyjedziemy tylko. Tak, żeby tył naczepy był równo na barierkach, no. Czy Roku, ja cię nie dogoni? Dogon, ja wiem.
po prostu ja miałem rozpędzałem się na piątce, a potem na czwórkę se rzuciłem, no i tam biegi mi się tak lekko porąbały. Ja właśnie jadę na czwórce. Trzy, cztery. Co, ty na tym z czwórki jechałeś? Na czym? Ja już potem kupiła żonę. Co mogę kupić? Ty lepiej pies skanie, bo jak cię zobaczę Volvo na mecie, znaczy na starcie, to niestety anulujemy ten ładunek. Mam skanie. Być był, bo my tutaj przyjeżdżamy. Bo my tutaj będziemy czekać na bramkach na ciebie. Żebyś się poczuł gotowy. Przejść poza bramki, bo ten. Bo to jest taka fajna linia, na którą można tam. Jest taka linia. Na spokojnie z tubą po ładunek, żeby się nie rozbić nigdzie. Co, my jesteśmy już. My stoimy za bramkami. Dalej chcesz się pogrążyć. Podziwiam cię za to. O dobra, tutaj mamy kratkę, to dorówno do tej kratki. Roko, czekaj, bo No. muszę wstać, sobie wbić. Roko, wy zobacz, czy jestem na równo, dwójki. Jesteś na. Na jakiej skrzyni jedziesz Nie, powiem PL ci. Speed? Minimalnie do Manual, przodu. teraz jestem. No, jesteś idealny, no. Manual? No, na automacie jeździ. Tyle ci mogę powiedzieć. Roko, chcesz taką totkę jak ja mam? Nie. Ja ci to mogę dać. Bo ja to mam jeszcze, bo mam ze trzy. Ale to jest zamiast tego, zamiast tych, nie? Tych No dużych to, no kwiatów. tych nie. Tych co ty masz tam za tymi awaryjnymi. Na łbie. Z tyłu tego. Za awaryjne. No, Widzisz? właśnie, no to długie coś, no to ja to chcę mieć właśnie. No to albo to, albo to idzie. No to ja zostawiam to tak i tyle. A wy tamtą Dobra, trasę ma. zajechaliście? Gdzie ty Co? jesteś, kurde? Wy Nie, tamtą ty trasę jedziesz nie w tym zajechaliście? kierunku! Nie w tym kierunku jedziesz, kolego! Na Ten bramki, na poładunek! dół! Ja Poładunek dopiero! jedzie. My na bramkach stoimy na E4. Na E6, sorry, pomyliłem się. To my jedziemy do Rygi, do Łotwy. No, to będzie fajny ładunek. Oj, kolego, coś czuję, że nie przetrwasz tego tam stanie. Czekaj, bo mam lagi tutaj w tunelu. I masz lagi zawsze. Obudź mnie, jak on tam dojedzie. Dobra. Człowieku, on nie da rady. Z takim Wiemy. tonażem? Znaczy wiesz, to jest taki jest lekki tonaż, tak? Specjalnie dla niego, że on ma trochę mniej koni. O ile mam mniej koni? 20 20. aż. Co na kierownicy jeździsz, czy mi się wydaje? Kto? Ty. Kiedra. Jaka? Albo 400, które ma 900 stopni. Tu się coś mówi. Pu! 180. Jeszcze lepiej. To już dawno jesteś mój. Witam, Ja chcę 900 kupić. stopni. Ja chcę kupić taką, co ma 270 stopni. Roko, bo być No. może, że ja będę komuś dawał tą moją na święta. No to właśnie Będzie wiem, no wielki to konkurs. dlatego temu czekam do tego czasu. Bo jakby się udało, to było fajne. Bo jest jedna trójka, która jest tylko do losowania, która się stara coś w firmie. Czyli ty, Boro i Niedźwiedź. No. Jak na razie. Jak na razie. I ta kierownica z 16 punktów jechać w pedałami. ładunek. Z pedałami i pojedzie do kogoś. I jeszcze z takim tym małym giftem. Kinder niespodzianką. Nie.
Coś w kopercie będzie włożone, ale ile, co i jak, nie wiem. Spokojnie, powoli. Jezus, ja nie mogę patrzeć, jak ty powoli jedziesz, kurde. Ale jak to już się rozwalisz, dajmy na to, że się rozwalisz, to i tak jedziemy, weź się cofnij na F7 do tego, byś miał bliżej, nie będziesz musiał jechać do nas tyle. Ja coś czuję, że on tego nie przetrwa i tyle. To ja może pójdę zapalić sobie jeszcze raz. No dobra. Wiesz, no w zasadzie ja tutaj mogę palić, tak? Bo mi nie wyjebie z serwera. No ale ja myślę, że ja po... Kurwa, to już 20. Że po tym wyścigu, no to godzinka, półtorej godziny. Co? Którą macie? Ja mam 20. A zgadnij, którą ja? Drugą. No, ja też mam drugą. Czyli o ile? O 20 godzin do tyłu jesteście. Chyba 6. To są do tyłu, ale o 6. O 20? A to co, ja widzę, że ty nie tylko ten masz problem, ty myślisz, że z machą masz problem. Kolego, ja mam 20 godzinę po południu, a ty masz drugą w nocy. To odejmij sobie teraz 6 godzin od drugiej w nocy, którą będziesz miał u mnie. Dziękuję. Idę jarać, a ty myśl. I lepiej myślę, żebyś wygrał to. To jest na orale. Ty wiesz o tym, że w tym momencie jesteś przegrany? Czemu? Ponieważ twoja skania nie wyrobi. Chcesz się założyć, że polecę 190 nawet i mi w Facebooku nie zaliczy? Chcesz się założyć, że się wybalisz na pierwszym tym? Pytanie masz mało ton. Dobra, jestem podczepiony, czepam się pod F7, żeby mieć bliżej głos. Jest 190, nie przelecisz. Jak nie? No tak. Nie przelecisz, jest to wariant. Naprawieni? Naprawieni. Dobra, ja zaraz przejdę. Dobra, jeszcze zjedziemy na stację, aż się tęknę do końca. I możemy cisnąć, ile fabryka daje. Ja zrobię tak, że biję mu szóstkę. Gdzie wy stoicie? Gdzie? No już jadę do was. Okej. Ja ci życzę naprawdę good luck tą skanią. Powoli daję to do was, okej? Okay? Jak to powoli? No spójrzcie. No jedz co jak chcesz. Powolutko 60 na godzinę. To dojechał tym... Skanią jeszcze? Jeszcze nie dojechał, ma problemy. No już wróciłem z fajki. Czego nie ma już?
Nie ma jeszcze. Ale nie. A ty się przybliżyłeś do mnie? No, ja się tutaj dam. Dobra. PSP, staniemy na stacji i się zamkniemy. Ale my już jesteśmy zatynkowani dawno, wszyscy. Ja z Rokotem jesteśmy zatynkowani. My czekamy na ciebie tylko. No. Ile masz? Ile ci zostało do ten? Do celu? 10, za nami jest. Za nami jest. Do końca. Paliwa. Za nami jest. Paliwa nie ma. 537 litrów. To ci powinno starczyć. A masz jakie realne czy nierealne? Nierealne. No to ci starczy na spokojnie. Może dojedziesz na oparach, ale ci starczy. Ja mam 400. I teraz tak, mam panowie. 4. Kto pierwszy? Poczekajcie chwilę, ja tu przez znamki przyjadę. Jezus. Prawe bramki. I stanę sobie na pasie awaryjnym, bo dla ciebie tego miejsce. I jedź na sobie, dopóki kogoś nie wyprzedzisz. I nie ma, że kogoś strącisz. Dobra, kto, dobra, czekajcie, na równi. No my i kto mówi, szedł jeden start, na równi. Powiedz, powiedz kiedy stop, powiedz kiedy mam stop, nie mogę zahamować. Jedź, jedź, stój. Czekajcie, no czekajcie. Ja, luz, na pitrze. Czekaj, gaspię co do obrotów. Kto mówi 3-2-1, dobra, ja mówię 3-2-1 start. No. Rokot gotowy? Czekajcie, Czekaj, bo Rokot nie gotowy, no. Okay. Czekajcie. Czekajcie, my tak stoimy, to ja zrobię focie szybko, okej? Okay? Nie rób żadnej. Na przegraną robisz focie? Flagi, flagi. Człowieku, piwo mi się skończy prędzej, jak ja wyjadę sobie. No. No, już? Tak. Trzy? O kurwa, czekaj, bo ja w ręce ci zajebię. No i co? To cię wyprzedzę pewnie. Czekaj, bo mam lagi, stój, kurwa, uspokój się. Stop, chwila, niech chwilę postawi. Jezus. No już? Na chwilę. Jezus. Trzy. Dwa. I do startu. Trzy. Ty. Pewnie jesteście? Trzy. Ty. A. Ry. Rokot, nie zjeżdżaj. No, wjechał mi na pas, no. Czekaj, no zatrzymamy się, niech on wczyta się. Czekaj, Rokot. Czekajcie, bo wypiję się w ciebie. No, wjechałeś mi na pas. Nie wiem, co ja teraz zajadę. Chyba obcieram trochę. Dobra, no to kurwa nie wiem gdzie tu by zrobić, bo to nie ma trzy pasmówki. Polecimy do przodu i tam. Nie no, cofamy się panie koledzy. A jak? A ty, jak ty chcesz to zrobić? Właśnie nie wiem. Właśnie. Do przodu lecimy. Dobra, jedziemy tak jak stoimy teraz. Wszyscy gotowi? Tak. To jechać. Mm. Tak, czekajcie, ja minę ciebie. Jeść normalnie. Jechać, bo was kurwa doganiam. Co ty nie dasz rady, kurwa? Ta, ale po co nie dajesz drogę? Ty, nie zajeżdżaj mi drogi, co? Sorry, no zaraz ty, kurde wylecisz, no nie? Ty, mieliśmy nie zajeżdżać kurde drogi. Ja to widzę wszystko. No, nie zajeżdżaj mi drogi, no.
Nara. Jedź prosto. Co ty? Wiecie, że zrobiliście ten? No, skrzyżowanie? Nara. Wiem, że zrobiłem, bo mnie... Dobra, jedziemy prosto. No nie, jedziemy prosto. Nie, jedziemy do celu, kto pierwszy. Taka była umowa. Jak dobrze jechać ostatniemu. Pole oszukane, to jest zajeżdżał drogę. Nie. I tak to, że tego nie zobaczę. Bo jadę pierwszy, bo on pojechał prosto sobie. A ja zawróciłem, jadę. No to dojedzie drugi. No, szczerze wolę drugi niż przegrać ze Skanią, z którą i tak nie przegram, bo jest za wolny. On pojechał... Gdzie on kurwa pojechał? On pojechał kurwa dołem. Chwila, wracam, poczekajcie chwilę. Nie, nie ma poczekać chwili. Jedziemy. Masz lekki ładunek, jeszcze kurwa mówisz poczekać chwilę. Nie ma. To pierwszy, ten wygrywa. Ja się podjąłem to, że na moim kanale mogłem przegrać. Ten wyścig. Nie dość, że masz jeszcze lekki ładunek. Nie jest to ciężki ładunek. To się rozpędzić nie możesz. Ale go on odstaje już. Ja nie wiem, gdzie w ogóle jesteście. Ja jestem za tobą. Się wróciłem. Się też zagapiłem przez tego. To mi zajeżdżą niestety. No, poczekaj nas na ciebie, Arko? Nie musisz. Wiesz, ja na szóstę sobie go jeżdżę. Ja sobie z kurki na szóstkę wrzuciłem. Ja jadę teraz 140, 1, 2, 3, 4. A ja jadę się po prostu gdzie. Na zakrętach spowalnią. Po co się śpieszyć, jak jestem pierwszy? Cię prawie teraz waliłem na zakręcie. Jedź prosto. Ja to nieco to uszkodzenia co robię. Ja mam 7. Nie, mam 1. Ja mam 7. 1 naczepkę i 1 ten. No a to nawet nie wiem ile mam. Wiesz, dla mnie to jest tam interere. Dla mnie też, bo ja już mam tak, że tylko sobie teraz zbieram kasę i garażę i chcę kupić to wszystko. O nie, bo mam 50 pracowników tam. A ty znowu pofrunął? A nie, ty jedzie za mną, skubany. Sorry, ale nie udać się tam, mordo. Jeszcze musisz mnie wyminąć, pamiętaj. No właśnie. A mnie to już na pewno nie wyminiesz, taka prawda. Ale dopiero, nie ma zajeżdżania drogi. Właśnie. Głośna ta twoja kierownica z deka. Jedź prosto. Takie skupione. To, że jak na straczu. Eska. No tak. A gdzie ty jesteś? Tam daleko? O człowieku! Robisz mi, że ty mnie dogoni niż tak. Ja się zdążę dojechać do jakiegoś warsztatu. Się naprawić. Bo ty mnie dogonisz. To jest właśnie taki agent. Tak zwany. No kot, radzę ci na 128 dzwonić. Ale że tutaj? A tu ja też 154. To dasz radę. To jest stacja, ja to właśnie mijam. A tutaj to jest, to właśnie to, o czym mówiłeś. No. Dawaj kochane Volvo, przyciągamy biegi. Jedź prosto.
tak zwany powolny wyścig dla niego. Ja dopiero się wbiłem. Ja mam jeszcze piątkę. Ja już szóstkę biłem sobie. A i tak wiesz po co mi jak jestem pierwszy. O. Ciebie to nie prześcignie. Sekwencja. No jestem tego pewny, naprawdę. Nie masz szans tego zrobić. Pamiętaj, 900 stopni kierownica plus raz. Plus sekwencja skrzynia biegów. To jest 2, a 40 tysięcy godzin to jest 3. A 40 godzin w GTS-ie? A, z tamtym profilem, który mi zajebali, to tak. Ja mam 350 około. Ja mam 1000 coś. To co na z kierownicy? I masz jeszcze kierownicę, ja na klawiaturze jeszcze. Ja mam na Sim 1 odkrytej mapy jakieś 90%. Ja mam 70, 40 tylko. Tak, tylko że ja mam wszystkie edycje, pamiętam. Ja też mam. Ale kiedy je miałeś? Kurwa, kocham znaki. Jadę. No, niedawno. Bo ja tak no naprawdę przygodę z ETS-em zacząłem w grudniu tamtego roku. Ile wam zostało do końca? 960. Czekaj, mam kręcą drogę. 920. Ty masz kręcą drogę, ja tam jechałem cały czas 150. 1068. Łopaj! I ty mówisz, że ty mnie dogonisz. Rokot na tym, to uważaj. Pamiętaj, że wjeżdżamy na normalnym. Ja tak wjeżdżałem. Uważaj, bo trochę chwieje. Teraz to się mogę przycisnąć chwilę, nie? On dogoni na pewno. Jestem tego w 100% pewien. Tak, ja już otworzę trzecie piwo. Ciepłe. Może się bez problemu tak myślę, że stanąć tak na minimum 2 minuty, otworzyć to piwo i tak się nie zagoni. Po co mi drugi światła? Trzeba wyłączać. Mam cały czas włączony. Co mi ludzie? Nie wiem, mam. Czekaj, bo ja go szarżuję na piątce i nie wiem czasu. Wyłączę. Ja teraz wszystko w tym momencie wrócam. Tak jeszcze ten, nie przeciągłem. Ja wcale nie przeciągłem teraz biegu, ja powinienem teraz jeszcze na piątce. No cię nie prześcignie, nie bój się. Ja mam 870 niecałe. Ja mam 895. A ty tam ile masz kolego? Drugi po falcie. 900 z hakiem ma. Dobre. 980 strzelam. On jest szybki. Bardzo. Jak woda w prezesie. A ja wrzucę jestem... kierunek. Ja jestem minimalnie za tobą. Nieduży lekki ładunek, to jeszcze nie dasz rady. Czekaj, mam awarię silnika. A to już nie moja wina. Ja też mam awarię silnika co jakiś czas. Ale ja... Ja mam 1%. Ja zajebałem kilka znaków. To się nie liczy. No. Co z tego, że masz awarię silnika? Startowaliśmy, to mieliśmy wszyscy kurwa na zero. A to, że się w mnie wpierdzieliłeś, to... Ale nie, on się przytął. No tak, ja wiem. No to dalej ma, to ma miało zero, tak? No niby tak. No właśnie. Więc startowaliśmy na równo. Wszyscy mieliśmy po zero. Ja mam tylko 1% doszkodzeń pojazdu i tyle. Ty, biegi jakoś mi się skończyły. Nie ma czasu. Zapaska mi nie działa. Ty mi mam stację, jak ktoś chce, to mogę na tam zajechać. Podziękuję na razie. Mi starczy na 3300. Mi starczy jeszcze na... ile? Na 3980.
Tak, tylko że ty nie masz rany w oczu. A właśnie. Co jest fajne. No nie wiem, ile dam rady jeszcze przejechać. Dobra, żeby nie było, to możemy ostatnią czaskę walnąć i ruszyć. To jest ostatnia trasa. A po tej czasie co robicie? Ja idę po tej trasie spać. Ja mam jutro do pracy, tak a propos. Na którą masz w ogóle? No, 8. Na 8, no to widzisz. Ale wolę wcześniej pójść spać i się wyspać. No. A ci powiem, że w pokoju mi się robi tak ciepło, że aż mi termometr spadł. Pierdzielisz? Tak. No kur... Jednak Kanada to zimno, a jednak nie. Ty patrz, on mnie chyba jednak wyprzedzi, par na to, nie? Nie wiem, ja tu wiem, że mam fajne zakręty. Ja to wiem, że mam 780 km do końca. 740. Dlaczego ile tam masz z tyłu? Nie, ja go nawet nie widzę, gdzie on jest. Ja panie, on dopiero do rebro jest. O, w silnika. No. On dopiero w rebro jest. Poczekajcie za promem. Nie, no poczekajcie, człowieku. Kto pierwszy? No, od paskania nie da rady, no cóż. O, co są? Rokot, jedziemy się naprawić? Ja mam 1%. No nie potrzebuję. A chuj wam dupę. Tam się naprawię. Nie dążę 3 tony, to i masz jeszcze lekko. To jeszcze się opóźnia, no. Skania taka fajna niby. Wygrałem trzeci, fajny, ale byłem ostatni przecież, tak? Rokot. No. Byłem ostatni. No tak. Ja byłem pierwszy. No i ostatnim tam dojedziesz. Tak, tylko że ty źle wjechałeś, tak samo jak ja. Ja się zawróciłem i praktycznie go doganiam. Bo ja sobie daję. Ja sobie jadę, bo jak mam tyle do niego, no to po co mam go, wiesz, szarżować? Powiedz mi. Naprawdę, prawda. No to powiedz mi. Żeby był tu blisko ciebie, mnie, tak jak ty mnie, to oczywiście bym, wiesz, ile fabryka dała, tak? No. O, czekaj, serwis po drodze jest. Naprawiamy się, mamy czas. No, nic, kamerę zero i zobacz na mnie. Ty, no to jesteś, kurwa. A po drugie cię nie widać na kamerze zero, jak nie jesteś tam blisko. O to jakby działa. Ten próbuje nas zrobić na ten, na mózg, nie? Że po prostu ty sobie będziesz stać i on będzie patrzeć, nie? I on ci szybko przejedzie. Chociaż nie wygląda mi to na dobrą taktykę. Tylko, że to na mnie na razie nie działa. Też zajadę. Ja już się naprawiłem. A, co zajadę też. Ja w tym kierunku pojechałeś, ale okej. A się i dobiechać tyle. Skręć w lewo, a następnie. I tak mam bardzo dużo czasu chyba, nie? Człowieku, zaraz ci powiem, jak dojadę tylko na port. Jak będę jechał na ten promem, to ci powiem, ile masz czasu. Dla mnie to nie miał kierownicy, no. Ja wiem, gdzie on jest. On dopiero dojeżdża do tego miasta, Suderili, coś tam dalej, do Tyskanii. No, wiem, gdzie on jest. Ja przecież cały czas poglądam tę mapkę. Patrz, jak tam kolega sobie radzi, dobry. Drogi kolega. Ja już jestem w drugim miejscu. Ja już jestem tam. A ja do spórki będę ruszał. Gospodarz browara tu w międzyczasie. Ja mogę z szóstki nie ruszać.
Powiem ci tak, raz robiliśmy z Trokotem próbę na lokomotywie, która ma 61 ton, ja z Ciszuski ruszyłem. On miał lekkie problemy, ja nie. Powinnamy, nie? Skręć w lewo. Ło! A zajebał barierki. Kurwa, 2%, żebym chce nabić. Oj, tam 430 km. Ja mam 4% tyle. Walić to. Ja przy zakręcie wjeżdżałem 90. Co jeszcze traskę odkryłem? Jak tam? Jesteś już przy tym promie chociaż. A już sobie w sumie na spokojnie jadę, bo nie mam co się śpieszyć. Kurwa, statek. Dzieci statek płynie. Ty, no nie przyjadę, bo statek płynie. Mózg mam podniesiony. Gadasz? Ja ci mówię. O, to masz szansę nas wygonić. O kurna. No ci mówię serio, no. Jaki statek? A to nieźle. Ja mówiłem, Rokot, serio. No. A ty się biłeś. Na rondzie zjedź pierwszy. No to. O kurwa. Nie da się. Czekaj chwilę. Mamy czas jeszcze. Zajeżdżasz, czy nie? Ja? A tutaj jestem? A to mi biorę, no. Ja mam ten 28%, więc ja muszę. A mam 1,2 miliona, no to jest to. Obliczanie na tym cię będę. A ja mam wyrąbane. Chcecie, to możemy coś jeszcze walnąć. Nie, człowieku, i tak przegrałeś już u mnie. Ojej. To żeby nie było, to żeby nie było, to jutro wezmę Volvo. Nie. Ale słuchaj, Volvo, Srolvo, to nie ma czym, i tak przegrasz to. Nie. No tak, pewnie siebie jest strasznie. Jak to przegrasz? Bo nie umiesz zrozumieć jednego, że ja mam sekwencję, rozumiesz? Jak ze mną nie wygrasz? Że ty masz automata. Czy manuala masz? Jak ze mną nie wygrasz? Bo ja mogę sobie przyciągać biegi, a ty na manualu musisz stać się sprzęgło. Ja nie mam manuala. Ty masz automata. Nie, bieg w górę, bieg w dół. No tu ma sekwencję i co z tego? Czy że twoja skania ci nie pozwala przyciągać na 2,5? A ja mogę przyciągać ile chcę. To zależy od ciężarówki, jaki masz moment obrotowy. Pamiętaj, ja mam najmocniejszą ciężarówkę w grze. Nie masz ze mną zero szans, z Rokotem może byś mógł walczyć. Ale ze mną nie masz zero szans. No ile ja mogę jechać maksymalnie? Mam 2,07 coś. No 20 700, coś takie coś. No ja mogę przyciągać do 25. No 21 mogę dobić. A ja mogę jechać za 25. A ja i on już ma tą przewagę. Ja mam już tą przewagę niż on. Plus coś opony moje, tu już mam maksymalną przewagę. Ja też mam opony. Ja wiem, że ty masz. Michelinę. A ty masz w ogóle Michelinę w stan? Jedź prosto. Dixon, masz Michelinę czy co? Jaką Michelinę? Opony. Ten, opony. A nie wiem, jakie mam. Masz w ogóle DLC z Michelinę? Michelin Sunpack. Tam. A masz opony w tym momencie założone? Tak, ten to ci też to nic nie daje, bo my mamy opony, no i my jeszcze szybciej jedziemy od ciebie. My możemy jechać równo 110, a ja będę jechał szybciej niż ty. Wiem, bo tak w takim sposobem kurde Rokota, żebym zawsze doganiał. I on mi się pyta, jakim sposobem ja cię doganiam. Czemu ty mnie doganiasz? No to mnie wyprzedasz, chyba.
Roko, gdzie jesteś? A za tobą. Ile masz? Ja mam 313. 320. O! Okej. Okay. Ja mam 312. Jebany! Czy drogą prosto? Nie wiem. Ja bym się nie zatrzymywał na takim rondzie. Z rondo prosto masz. No okej. Okay. Wjechałeś przez rondę prosto czy nie? Odwiknął już się z tego, po drugiej stronie. On dopiero wyjechał z tego. Chwila, bo tu statek. Tu nie. Spoko, też czekałem, to mnie ten Rokot mnie dogonił. Też miałem statek. Też czekałem, spytaj się Rokota, że ja stałem. Rokot nawet zjebał się w ten. Jeżeli mi nie wierzysz, to jutro będziesz miał odcinek o 14 godzinie. Odcinek z YouTube. Mam 10% uszkodzeń ładunku w ogóle. Sery, mam ciężarówki. Ja mam 0 ciężarówki. Płyn szybciej rzeszy. Też tak mówiłem. A ja przyjechałem prosto. Ja nie chciałem ryzykować. Ale zwolniłem. Widzę cię w do dolnym prawym rogu, że coś mnie goni, jakiś R. Żeby to ja? Tak, to czyżby to ty? Jak się a lepsze? Lać mi się chce. A, to może przerwę sobie zrobisz. Nie. To ja 14 minut. Nie mam 15. A, 8%, wyjebałem się w znak. Walut znak. Tu skracałem rondu. Ja też skróciłem. Ja się nie... przejebałem. No cóż. Urarararara, 220 km mi zostało do celu. I 220, 5, 4, 3. A mam 15 końcówkę. 15. No i co ta twoja Scania? Co? Ja już nie gonisz. No co jedziesz? Takie wyścigi, myślałem, że coś będzie lepszego. A to dupa! To mówię! Myślałem, że będziemy równo. To mega skanią. No to mówię, jutro mogę wziąć Volvo F-a, to zobaczymy, kto będzie pierwszy. No a powiedziałeś, że skanią! Powiedziałeś, że skanią jedziesz! Ale Volvo też nie będzie. Jasnie! Volvo też biorę ostatnio, spokojnie. Zobacz sobie na mapę, jak ja jestem blisko speeda. No zobacz. Znaczy ja nie szarżuję, bo jak mam do niego wiesz ile kilometrów, to po cholerę mam szarżować. Ja mam ten pomala 200, bieg 6 i tyle. Ja też mam 6 bitą. Jak to macie to stuningowane? Nie. Mamy normalny w grę, to tylko wszystko co mogliśmy kupiliśmy na Steamie. To nie są żadne cheaty. Jeżeli chcesz, to dobrze. Po zakończonej możemy pojechać do warsztatu, każdy ci odpali z nas i ty też. Odpalimy live'a na Discordzie i se zobaczysz. Będziesz się pytał, gdzie mamy wejść. W ciężarówkę. Okej. Okay. Ale... To nie. Ale po czym, jak skończymy? No jak skończymy tą kraskę, no. O, Rokot mnie wyprzedził. No. Bo ja żem sobie poleciał trochę. I tak mnie zaraz uprzedzić. Wiem. A tą satysfakcję... Ty, no to chyba, że jeszcze możemy pojechać na jedną trasę, wiesz którą? A tam? Tam, gdzie zawsze zabieram rekrutów. Możemy. Się dowiesz w swoim czasie.
Możemy tam w sumie jechać. Tylko na tą drugą. Nie na tą pierwszą, tylko na tą drugą. Tam Jimmy Boro mi pokazał. A to ja nie wiem nawet chyba gdzie to jest. Szczerze. Trochę gorsza. Ja mam właśnie ten problem, że ja kierownicy nie mam, nie mam strasznie słaby skręt. Jakby jeszcze masz lepiej ode mnie, masz te 180 stopni, ale masz lepszy skręt. Ja też mam lepszy. No, masz lepszy skręt. Ode mnie nie masz lepszego, ja mam 900 stopni. Ej, może ci nie dogonię do końca, wiesz? Wiem. A czemu tak słabo teraz jedziesz? No bujam się no. Bo po heblach dałem. Ja teraz mam po prostu szóstkę. Ten pochód salon jest daleko i oj. Ja na piątce jadę. O kurde. Przerąbałem. Lekko. Jadę na szóstce już. Ja na piątce. Ja na piątce do 141 chyba mogę, tak, maksymalnie. Ja na razie 152. 3. Uuu, cię goni tu rondo. Nie, jedno. Teraz już wbiłem na 153. Ja teraz jest 153. 4. No i mam 6. A to jest chyba takie rondo, gdzie można ten na maksa przejechać, nie? Albo nie. Słuchajcie mnie tego, słuchajcie tego. Nie można. Mam znak na szybie. Siema. Nara. Na razie. Ja miałem takie rondo, że jak poleciałem z ogonkiem na pełnej pizdzie, tu miałem 200, tu miałem 100 i 100, 100. No to myślę? Nie moja wina, my jedziemy kto pierwszy, ja się z Rokotem nawet ścigam. Kto pierwszy? A my jeszcze 30 km do celu i my się ścigamy nawet z Rokotem, kto pierwszy dojedzie. No ty dojedziesz pierwszy oczywiście. Nie wiem czy ja, czy ty, wiesz. Nie ma tutaj, wiesz, czy ja, czy ty, tak? Ale się ścigamy, tak? Każdy się ściga. No. A tak mnie przez ten skręt wywaliło. No tak jak mnie tamtego, co mnie wyminęłeś, tak? No. No dobra, kończymy to. Czyli jak? A Stania nie podobała tego wyzwania. No to weźmiemy jeszcze jedną. Nie. Dobra, weźmiemy, ale na tam. Tam gdzie ja myślę. Ło! Gdzie? Cześć. A ja chyba wiem gdzie. Nie. Oj, nie wiesz tego. Dobrze ty promoda nie masz. Rokot, wiesz, gdzie bym go na promoda wziął? No, albo na lądówkę, albo na to coś na Islandii. Tak. No, albo na drugie śmieci. Jest. Pierwszy mam dostawę. No, ale no, wiesz, ja nie brałam z tego. Tak, dobra, idę się odlać, bo zaraz mi sera nie wytrzyma. Poczekamy na kolegę, a ja idę zapalić i zaraz wrócę. No, okej. Okay. A jeszcze ile F7 do serwisu. I co? Udało ci się z Kalim daleko dojechać? Ale z Kalim to jednak mocno się dorukać powiem. No tak. Najwięcej nie jechałem, mówię ci, 180. Fajnie. Nie wiem jak. Tylko na 12. Nie, na 6. Normalnie. To może po prostu ten... Cheatowałeś to. Na pusto byś na pewno mnie nie prześcignął, tyle ci powiem. Pewnie jesteś? No, jestem tego w 100% pewny. A jestem tego 100% 200 pewnie. Że twoje procenty gówno dadzą. Nie no, jestem tego pewny, żebyś mnie nie prześcigał, nie ma szans.
Twoją marną skanią. Zawsze czujesz, że odniosłeś porażkę? Co? Zawsze czujesz z tym, że odniosłeś porażkę? No trochę źle. Co? Trochę źle. Trochę źle, widzisz. Czyli ale... tego to... dobra, chcecie zobaczyć skoki, czy nie? Co zobaczyć? Skoki, jak tak się skacze to na dach. A, widzisz? Okej, to jest fajne. Nie. Fajna nie jest. Ja sobie w tym momencie kupuję kolejny garaż. Tym razem Bergen sobie kupię garaż duży. A nie stać mnie. Tutaj jest droższe. Odniósł porażkę i jeszcze tak się stawiał. Nie tyle droga kolego. Co to tak daleko? Kaurygi jesteś dopiero. Zobaczę jeszcze trackbooka na szybko. Nie zaliczyło ci jako wyścig, pojechałeś nie więcej. Zaliczyłem. To ile wyjechaliście? Godzina? Już sprawdzam. Ile jechaliśmy? Oczywiście, że mi zaliczyło. Maksymalnie jechałem 162 km na godzinę. A Paweł jechał maksymalnie 169, czyli w tym momencie był szybszy ode mnie. A obydwaj chyba przejechaliśmy po 912 km w tym momencie. 912. No ja 919, minimalnie więcej. Ale no, ruchu nie ma. Jakby był ruch, byśmy byli jeszcze gorzej. Ile 21 tysięcy kilometrów mam przejechane w tym miesiącu? A ja... to jest 8 dni. To jest 8 dni przejechałem 21 tysięcy. A ja 20 tysięcy. To widzisz. 21, 124, 8 dni, bo zacząłem jeździć 8 dni temu. 150, 151. No, my mieliśmy teraz 160 i co? Ja ogólnie miałem zobaczyć, ile już przejechałem kilometrów w tej ciężarówce. 64 tysiące osób. Dojechał już, nie? Kolega, czekajcie, bo już mi na razie nie słychać. A ja was nie słyszę. Dojechał już, czy nie? Coś ty, on dopiero za 37 km. Dobra, jedziemy na warsztat, Rokot. Ja już tam byłem. Dobra, mieliśmy na niego pokazać. Mieliśmy ustawienia, Paweł. No właśnie, no, jedziemy tak na warsztat. Czekaj sobie, nie chcę cię jechać. Wcisnę w 7. A ja sobie teraz na szybkiego dojadę. Pójdę tylko pierwsza. Czekaj, jeszcze zanim ja będę na tym. Ja oczywiście zrobię to, wiesz, ty nie wszystko na live, to wiesz. To się czego bać. Masz recepcję ekranu. Ekrany. Pierwsza scena. Publikuj. To wszystko na live jest. Jestem na enterze. Pytaj się go, jak się czuję przez to, że odniósł porażkę. O, patrzcie, jak odniósłeś porażkę? Jak się z tym czujesz, drogi kolego? Źle. No widzisz. Skania najlepsze.
Masz global. Nie wiem, czy widzisz tego live'a. Ja zaraz zobaczę. Jeszcze jadę. Ja sobie wcisnąłem F7 po prostu. Ja se traskę. Tam. Miałem, bo i tak nie korzystam. Czekaj z przeglądarki. Sobie już zmalizuję. Odpalę sobie OBS-a na nim. Żebym widział co mniej więcej co się dzieje. No. Ktoś dołączył do mojego live'a? Nie wiem kto. Ja. Proszę dostać tę myśl. Proszę bardzo, ja się niczego nie boję. O, ty wiesz, że to jest wszystko legitnie i tyle. Ja mam wszystko lego. No też. Konfigurator. Proszę. Ktoś mi coś zarzuci? Chyba nie. Jedynie mi ktoś może zarzucić, że mam mało kasy na koncie. No to tylko tyle. Wszystko inwestuję. Tak, ja sobie zobaczę na twojego rokot. Na twojego live'a. No, weź pokaż ten ośkę. No, masz to samo co ja. Tylko ja mam to malowaną tu z tyłu ośkę. Jaką malowaną? No to, to masz tego, to czarno, ja mam to malowane. A, no cóż. 750, bo ja tam lepiej. Wszystko z retarderem. Tutaj mam to standard. Ja mam. Mi się bardziej podoba standardowe, dlatego mam kolor. Ten malowanie no, oczywiście. Polskie, tutaj mam. No ja właśnie na butiku mam na tym, to mam malowany. Tu? Nie. Wyżej. No to. No oddzielny zaczek. Ja mam tylko to. Tak mam. Tak mi się bardziej podoba jakoś. Ja mam wszystko. Wszystko pięknie, ładnie. A wiesz, że możesz dodać ten? Weź na ten, na te poprzednie ustawienia. Pokażę coś ciekawego. Na tego bara, na jak masz tam dolny zderzak. Niżej. Prawa strona. Odwróć ciężarówkę w prawą stronę. Teraz masz tą najniższą kropkę na dole. Pomiędzy kłami. Niżej, o to. I wez jedź niżej. A czy nie masz tego? Ja mam. Ja to miałem. Wyżej? Czy tego nie masz? Nie masz tego DLC. Ja to mogę tego, ja mogę dodać te kurwa te mergające gówno. No to nie jest, ja tego nie chcę. Ja mam takie to ziemi to tam świetnie. Taka ciężarówka. A ja tobie to chyba to prześlę. Nie chcę tego. A ty już dojechałeś? A jeszcze nie dojechał. Masz o to. Wysłałem ci prośbę. Nie będę ham taki. Masz i ty. Jak to tam zabrać? Gdzie? Dla niedźwiedzia to dam jeszcze. Niedźwiedź ma jako prywatny. Nie wyślę mu tego. Co mi tu przyszło do ekwipunku? A, bo grałem w bota. No i co kolego, jesteś już? Dojechałeś, to możesz sobie sprawdzić nas, że my jeździmy na normalnym... Jak pan niby odebrał, co?
Jak to odebrać? Dlatego Musisz wejść tam na maila. A na maila? Na maila. Dobra, to już wchodzę. Zobacz jak to wygląda, nie wiem. Albo użyję, albo. Tylko czy ja to mam tu czy tu, bo ja mam parę maili. No od Steama maila. To to był ten drugi. No. Więc ja mam połowę na tym, czasem pieprzy. Dobra, zostawię kamerkę normalnie na mnie. Pierdolę to. Już patrzę chwilę. Patrzysz, no to patrz. Masz na Steamie dwa spółdzielne ekrany. Ja nic nie chcę oszukiwać, bo to i tak nie ma sensu. Ja jestem normalnym tirem, zakupionym w dealerze. Nic nie mam ustawione, że niby, że szybciej jeżdżę, czy coś. Ośka, jedna ośka. Silnik 750 koni. Ja mam. Łanie, jak w konkursie. Jaki ty masz rozstaw osi? Weź daj na silnik Rokot. Czy chcesz sprawdzić przy okazji? Na silnik daj. Czekaj chwilę, zostaw. Bo to mi chodzi ten po prawej stronie. Ja mam moment obrotowy 3550. To masz to samo? 551 kW to samo. Ileś biegów? 6? 6 masz? Przełożenie pierwszego biegu 4,70. Widzisz to? Ja ci będę mówił te po prawej stronie. A to jest to dobre, no. Masz. Po przełożenie pierwszego biegu mam 4,70. Ile ty masz? To samo. Ja, to samo, no. Przełożenie ostatniego biegu 0,67. Tak, to samo. Przełożenie dyferencjału 3,61. 91. No, do 91, no. Rozstaw no. Osi 3852. 3789. A mam trochę wyższy rozstaw osi. Redator tak, jest osi, tak. Osi 2, napędzane osi 1. No ja tam, tak samo. No to jedynie mam tylko, że rozstaw osi mam inny. I więc widzisz, no. Kochany, mamy 750 koni, jeden i drugi mamy. Ja to widzę to samo, weź mu ten roko daj. No już, no. Tutaj widzisz, tam najwyższe. O to nie ma. Tutaj 4 na 2. To jest 750, 6 z retarderem. Tak, no i to wszystko. Po prostu musisz odnieść porażkę. Pokaż środek jeszcze raz. Co mam wziąć? Przez... Pokaż środek, Rokot. O kurde, fajnie masz. Ty masz na zapas. Laptop, DLC, SDLC, kabin, akcesoria. Zrobiliście. To kupienie. A ty? Pokaż swój środek. On ma trochę tak czarno, bo ja mam nowszy ten, nowszą wersję Volvo. Dobra, to mi to bardzo. A teraz ja bym pokazał środek. Ale po co mi twój środek, jeżeli ty i tak jesteś nie tego? Znaczy nie. Nie ma szansy nas nawet teraz dogonić. Pokażę wam silnik. Dalej. No ale po co mi i tak, jeżeli ty nawet nas nie da szansy nas dogonić? To po cholerę mnie to. Chcesz się ścigać czy nie chcesz się ścigać? Ja się mogę z tobą ścigać, tylko wiem, że przegrasz i tyle. No mamy jeszcze jedną, tak? Trasę. Pokaż mi to, co ty tutaj masz, pokaż. A co Volvo teraz wziął? Co, Volvo sobie wziął? Volvo sobie wziął, no. Dwie ośki z tyłu, o Boże, to tak razi w oczy. Dobrze, to już mamy go z tyłu. Czekaj chwilę, stój na chwilę. Tu już go mamy dawno w tyłu. Rozstaw ośki ma strasznie duży, pamiętaj. No. Ja mam ile? Trzy, coś. A teraz? No, stąd. Co to jest? Daję, masz duży rozstaw osi. To masz większy ode mnie od Rokota większego. Jak? Ile ja miałem?
Rokot nie. Ja później ci powiem, o co chodzi w tym. Ja wiem, którą on ma tę Volvo. Aha. Volvo FH Classic. Nie masz Classica. Bo Classica to ja mam, kolego. Masz podobne do mnie. Jak nie tak. A patrz, mój środek. No, pokaż twój środek. Widać, że strasznie biedna bez DLC. No to jest to samo, co ty masz, Rokot. To nie jest Classic. To jest zwykłe FH. Ja mam FH, no i to zwykłe FH. No właśnie, a ja mam Classic. I tym się z Rokotem różni, że ja mam Classic, a nie mam zwykłego. Więc mnie to nie pierdol, że kurwa ty masz z Classic. Czekaj, gdzie to było? Chyba macie, nie pamiętam teraz. A to bo tu. Zapraszam wszystkich do Klaufundu of the coś tam dalej. Co? Na Austrii. Na Austrii. A, dobra. Już chwila. Ostatnia trasa, która cię może kurwa cię wygrać, kolego. Tak nie wygra. Już tak nie przegrał. Gdzie? Klauf. Klaufurt am Wurf. Co tam dalej? Klagenfurt nad czymś tam. Nie wiem, to jest po niemiecku. Wolci. O, Rokot jest. A już się tutaj teraz. Widzisz to Rokot po lewej stronie? Co? Tak. Te po lewej stronie? Co to? Panowie, bo tam nie mam skrycia. Jak nie masz? No nie mam tam odkrycia. No to nie wiem, kup se garaż tutaj. Ja to miałem odkryte, ale to była przebudowa Austrii, no i z tego nie ten. Salzburg Linz nie mam. Tak, zastanawiam się, jaki wziąć tutaj ładunek. No dałem mu coś lepkiego. Nie sądzę, żeby nawet z lekkim ładunkiem dał radę. A nawet Volvem. Który ma dwie ośki z tyłu. Cześć tam. Nie wybieraj mu czegoś takiego niefajnego. Wiesz co, właśnie na to się patrzę, wiesz? No, trochę jednak niemiło dla niego zrobisz, ale no cóż. Bergen. Nie stać mi na 3000 do kolejnego garażu mi brakuje w Bergen. Jaki masz w ogóle zysk z ostatnich 7 dni? Nie wiem. Ja mam prawie 7 milionów. Ja tak patrzę, żeby fajna droga była. Co tam kombinujesz? Ja nic. Pewnie zrobisz krótką, ale tak wyczerpującą, że tragedia. Ty, jedziemy na Włochy? Na Włochy to jest blisko, nie pomagamy. Ale ja nie mam skit DLC. A to jakie ty masz DLC? Skandynawia, Bońka, Rocz, Black Sea i Baltic Sea. No mistrz. O kurwa. Dawaj, daj mu jakąś na Zurich, albo na Berna, albo na Innsbruck. Czekaj, na Węgry mam. A Węgry? A tu... A to jest... A to do jakiego miasta? Albo 6 ton. Do jakiego miasta? Tak? Daj mu 4 tony. Do Paryża. No. Paryża ma. Paryż ma, no. Ale to daleko mega. To 1200 km. No 1200 niecałe. Albo do Debrecen. 4 tony. No to daj to do Debrecen. Trociny? No, no wiesz, że przez tamto pojedziemy pusto. Co pusto? Dobra, no to bierzemy to. Daj mu to, weź. Poczujesz, że staj do spania w depo. Czekaj, bo mi się kierownica zajechała. Nie, czekajcie jeszcze. Czekajcie jeszcze, ja się naprawię szybko.
No ale my jedziemy po dostawę. Tu miałeś czas, żeby się naprawić, człowiek. Ja się muszę zatankować jeszcze w połowie. My mi się zatankować jeszcze. Ło, ale mnie trochę rzuca? Roto, dawaj, zejdziemy się zatankować. No. Podwójna jest. O, no, podwójna. Ja mam pół zbiornika, ty. Mi 300 litrów, to jest pełno. Tankowałem 308 litrów. Ja dopiero teraz. Łoś ty w dupę, samochód tu stał. On mi trochę rzuca, że na wiesz, na niskim biegu mi kurwa rzuca. O tu, prawo. Rokot, jak tam? Czemu ty pojechałeś prosto? Lagowało mnie i tam. Spierdzieliłem. Jakiegoś dziwnego laga miałem. Nie tak zlagowało, że w słupi wężem mamy. No to jest właśnie to, że my mamy lagi. A czemu? No ja wiesz, mówiłem na was. Ja na was mówiłem, żebyście zrobili serwer, ale wy nie, o swoje. To ja chciałem zrobić serwer. No to Rokot, przyjmiesz ładunek i zrobisz serwer. Fecie? Nie. No, zrobię, bo z lagiem. Bo nie wiem, co robię, czy pociągnie serwę. Pociągnę. Już? No, na pewno pociągnę. Kurwa! A, stoję! A ja mam deszcz jeszcze, nie? A mi się nie. A ja nie! Kurwa. Ja już rozjebany na 11% jestem. Czekaj, ja wyjdę z tego serwera i zrobię nowy, bo coś nie tak z tym. Ja tylko wezmę, no bo dobra, ty, słuchaj, ty zrobisz ładunek, weźmiesz ładunek, a ja pojadę z tobą. Konwoje, zamknij sesję. Zaakceptuj postęp. Dobra. Konwoje. Dobra, jaki masz? Jak będziesz robił? Nazwa sesji po staremu Rokot i hasło tak samo. Chociaż chwila, ja to muszę jeszcze zmodyfikować. Weź wszystko oznacz. No właśnie, to ja muszę to jeszcze tam. Okej, tak zamknę. A, Rokot? Rokot z małych? No, z małych wszystko. Tak, przetopię, że postój konwój. Wyłącz. Kurwa, ja dostępny już jest. Dobra, jest. Aj, widzisz, już nie mam ten. Gdzie ty tam lecisz? Weź zrób tego. A mamy dalej to samo. Co mamy to samo? Bo mi dalej kieruje do tego. No to chyba dobrze, nie? A teraz mamy. Ja mam teraz mamy mało pingu, nie? Masz 40, a u ciebie jest normalnie. Aha. A ja przynajmniej nie mam pingu. Do jakie filmy ty w ogóle jedziesz? Nie wiem. Wiem, że mi się biegi skurczyły. I browar też. Czemu tak wolno jedziesz, co? Ja wolno? Nie, dogadam do Dixona, bo on to coś tam... Ja wcisnę, a on tam się ten... Wolno jedzie strasznie. Może ma limit włączony? Nie ma limitu, na pewno nie ma.
Nie ma, bo ja jadę 166. Na szóste. 176? 167. O, dobra, myślałem, że tam. Gdzie te biegi? Trzymaj się lewej strony. Mi do celu zostało 80 km niecałe. O kurde. Chyba poładunek. No poładunek. A się położyłem. Się przyzaczyłem do celu. No do celu poładunek. Ale nie, chodzi mi, że do celu, do celu. Nie aż tak szybki, nie jestem. Trzy browary poszły w zasadzie. Że 190 km jechał. Czekaj, Volvo ma. O kurwa, ja tu skracam. Ała, kocham. Co ty znowu robisz w bazie? Dixon, co ty robisz w bazie? Nic. Coś czujesz, że zaraz poleci. Ta. Czekam na ładunek. Jak możesz czekać na ładunek? A zanim będzie ładunek, zanim ruszymy ciepło. Ja ciebie na razie nie widzę jeszcze. Ja czekam na ładunek, żeby go podczepić. Znaczy, żeby przyjąć go i pojechać mnie. Jak mnie znowu wywaliło. Co? Myślałem, że mnie znowu wywaliło, ale stoję. Uuu, pan, kolego. To jest fajna droga po ten ładunek. Ty, poczekajcie. A może eksporze posta, może... To jest ta firma, o kurde, to nieźle. Wyszkodzwana firma? Ty, ja tu mam lekkie problemy w jazdę. Tu muszę na czwórce jeździć. I tak 40 jadę. O, awaria silnika jeszcze dostałem. Ja tu nie mogę się rozpędzić. No. Mam 160 km. Ja tu muszę poboczem jeździć. Bo ja potem nie dam rady. No widzisz. Ty, to jest chyba jakby... nie udało. Rokot. To jest tak jak w Kilkenes. No. Tutaj. Gadasz? Aha. Ja nie dam rady przyspieszyć. Ja to muszę na wolnych obrotach jechać. No zobacz jak bierzesz. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Dobra, trociny po raz i koniec. A biorę se wywrotkę czerwoną. 0% uszkodzeń, nie? 19. Ale to się cięcie, kurde, ta ciężarówka, jak jedzie 160. Zeka? Gdzie nasz kolega zaginął w akcji? Ja jadę, bo się rozwaliłem parę razy. A nasz kolega w akcji, gdzie nam zaginął? On siedzi na warsztacie, on tam nie ma przyjaciół niestety. Smutny kolega. Ja przyjmuję zlecenie. Ja już mam zlecenie. Ja tu jeszcze na was poczekam. Tak, cisnę. Przyjmuję zlecenie, PRP nie. I fajtas. A ile ty masz kurde lat? On ma. 16 i fajki, okej. Okay. Roku, nie będziesz happy, jak tu zajedziesz. Ale ty, ja myślę, że my pojedziemy trochę inaczej, niż tak na nas, gdzie pies kieruje. Ułatwimy trochę dla niego zadanie. Pojedziemy tymi wywijasami do góry. Okej. Okay. Lagi! Jakie lagi? Czekajcie, ja stworzę hosta. Nie ma, człowieku, ty masz kurwa na sobie kurwa lagi, że tobie coś powalnia. Jak ty masz słaby zasięg, jeżeli ty masz kurwa słaby zasięg i ty stworzysz serwer i my wbijemy, bo my tanie kurwa
Wszyscy lecą. A jak wszyscy? Wszystkich wywala. Ja mam dobry zasięg. Mhm. Temu masz kurwa lagi. No to, bo lapka coś ma z netem. No ja, mam... ja nie mam lagów, to czyli kurwa a chyba nie, nie ma. Przecież ten. Jak sobie wyznają na jeden na SS software. Mój net to jest jakby 400 megabitów na sekundę i to jest to światło. Ja mam do Rokota 120 mega na sekundę, ty masz 42, to w jakim kurwa sensie widzisz lag? Ja mam 1 gigabajt na sekundę. No i co? Jaki chyba gigabit, a nie gigabajt. Chyba to mega to... na sekundę. 1 giga. Ja o, mam 1 tera. Światło łód. Ja mam 1 tera i co z tego? O kurde, ty, dlaczego to się wjechać nie da? Kurde, mony! Zakupię. Co mówisz, Rokot? Zakupię te kręty. Co? Fajnie tu się jeździ, co? Czekajcie na mnie. Ja tu jechałem na twórcy, nie mogłem wyjechać. Musimy razem. Tak, pojedziemy. Jest ma oczywiście, są dwie małe zmiany. Podczas drogi. Ja to na dwójce jadę. Ja na twórce próbowałem jechać. Jechałem 40, żeby mieć jak, wiesz, wykrzybie. Ale Padek mnie obraca. Co? Padek mnie obraca, kurde. Ja tam driftowałem. O kurde. Dobra panowie, i jedziemy tak. Jak każdy weźmie ładunek, ja zmieniam trasę. Rokot, wiesz które, przez które pojedziemy? Przez te dwa zakrętasy, które nikt nienawidzi. Ja nie wiem, ja dużo nienawidzę zakrętasów. Ciebie. O kurde. Ty, otwieramy bramki, czy nie? Panowie. A ja leżę. Czy ostatni zapis? Ostatni zapis. Dobra, panowie, pytanie do 100 punktów. Omijamy bramki, czy nie? Nie musimy. Nie musimy. Bo to ja ustalam trasę. Bo jest fajna to trasa, żeby ominąć parę bramek. A jak pojedziemy? Skracamy drogę trochę. Omijamy, czy nie? Dobra, omijamy. Nie wiem. Nie, omijamy. Ale trochę, trochę skróciliśmy drogę, trochę, ale trochę nadrobimy, bo wiesz, na moje te. Dla niego trochę dajemy szansy. Kolego. O kurde. Ten ładunek głupi. Dzieliłem. To chory głupi. Boże, wszystko jest głupie. Co mam 1200 ładunek? Bo masz. What the fuck? Już biorę ładunek. Ja mam... co? Trociny sterydowe. Ale że tak daleko jedziemy? 1600. 1600, no właśnie, a jest która godzina? Półtorej godziny. Czemu ja mam 1600 ładunek? No bo jesteś dziwny? Na przykład? Gdzie on w ogóle jest? Nie, on jest pewien. On dalej w tym samym miejscu jest, jaaas. Po chwilę, bo mam 1200... Jedź kurwa do nas i nie marudź, człowieku. Ja mam 30% w kodę, jak coś. Ja 20. Na ja co stoję, bo ja tam sobie jechałem dookoła, wiesz? Wiesz co, tak zastanawiam się, czy płatki nie pojechać. A to jaki mam jechać, żeby pojechać po to ładunek? Do Tredeus. Ty, wiesz co, ja myślę, że my pojedziemy na F7, co? Co ty na to? Muszę naprawić. No dawaj. I nas tam akurat tam cofa, tam gdzie my mieliśmy startować, tam gdzie startowaliśmy. No. Jeszcze raz, jaka? Jezus, Tredeux. Tre...
Tyry, te. Cztery tony, mam nadzieję, że twoje Volvo pociągnie. A gdzie mam naczepę? O tam, co musisz wziąć jeszcze. Dobra, jadę po to. Ja ze czterami nie najechać po to. To nie może chyba radę wyjechać są. No. A co, my już tam jedziemy? No, my się ustawimy tylko. O. No tylko 4 tony. Już mniejszego ładunka nie dało się wziąć. Ale poczekaj, bo mam lagi, jak jadę. Jakie lagi? Weź na to wygląda trochę. Chłopiem ze mną. Ty, to ja nie mam lagów na jego internecie. Nie, że ja tylko się dotynkować, wiesz? Tak. Musiałem się wczytywać w ten lukę. Jadę pod dwójkę. Jak on przyjedzie, to się cofnie na ten. Na stację dozorową. Na serwis. A ja już się zatankowałem. Znowu wyścig będzie. W porządku. Znajdziemy. Nie, ja będę. Ja będę jechał w stronę godzinę. Ja tu stoję. Podjechać ci? Dobra. Tak będę, o. Ja sobie włączyłem ten. Czekaj, wyłączę go. I czemu ty tam tędy jedziesz, powiedz mi? Którym to w ogóle jedzie? Cierto. On jedzie naokoło. No tak, tylko że ty jedziesz naokoło. Czekaj, bo mi się teraz ten pojebały. A po cholerę tam jedziesz? Bo lubili... Ale my nie tu jesteśmy, kolego! A dziś miałem naczepa! No, nie, inna firma, ja pierdzie. Syrie, Ja cię proszę, zaraz się gdzie jasno robić, kurde, to my tego naprawdę nie dojdziemy. Nie Tradeusz, tylko ty ryje! Ja uczyłem Tradeusz. Tam jesteś, kurwa, Tradeusz. Człowieku, my się jasno zrobi, a ty tej trasy nie dojedziesz. Jest 3:19, człowieku, nie dojedziesz tej trasy i tyle. Ja ci powiem tak, już dwa razy przegrałeś, masz jeszcze ostatnią szansę, żeby tam wygrać. Znaczy ze mną wygrać. Dobra, ja idę palić i jak on nie dojedzie, jak ja wrócę, to ja to pierdolę. Bo ja też muszę iść spać, kurwa, rano mam do roboty. No. Czemu ty tamten jedziesz? Ty jesteś posiedzony z tą? Wow, mnie zakręciło. I czemu ty prosto jedziesz? Cholera, czemu ty prosto jedziesz? Jadę po ładunek. A gdzie jest ładunek? Gdzie? W dupie. Tret? A czemu ty tutaj jedziesz? Po ładunek jadę. Masz coś takiego jak kamerę zero? Co? Mam, ale nie chcę się wyłączyć na razie.
Jesteś serio posiedzone, co? Tu na filmie, lewo czy prawo? Nie, człowieku, nie tutaj! Stawiam aż 200 km dalej! VFU. Kamera zero. No właśnie. No, mam kamerę zero. No, to znaj taką firmę na MacBase, zobacz. Jaką? Three at Wood. Ona jest po lewej stronie. Tam za A2. Się tam setnie po prostu. Tu poszedł, no właśnie, nie chyba tam. Masz już to, czy nie? Czekaj, nie rozumiem, idę. Czy tam tepnij, bierzesz się tepa kamerą zero? Nie. No nie wiem. Chyba skończyliśmy drogę, bo on już idzie. Dobra, mam to już. Idę na serwis się naprawić i idę.
Daję mu trochę fory. Póki nie dojeżdżę, ja robię swoje jedzenie. Jak dojeżdżę, to dojeżdżę. Jak nie, zrobię szybciej jedzenie i nie dojeżdżę, to chuj. Pierdolę ten malunek. Banko lewerem wygrał, znaczy przegrał. Jestem już. Lepiej szybciej się tutaj ustawiam, bo zaraz wylecisz. Usiadę. Kurwa, fajkę zjebana. Jest on. Teraz masz Volvo, nie? Co? Teraz masz Volvo. Tak. Tak, tym przegrasz to coś naprawdę. Czekajcie, chwila, ja sobie jeszcze zmienię graficzną. Zostawiam graficzną. No, trzeba dopóki przyjdę. A gdzie jest Paweł? Poszedł na chwilę. Dobra, ale ja sobie muszę nawigację zaznaczyć. Potem sobie znaczę nawigację. Na razie się uspokój. Dojechał on już czy nie po ten malunek? Dojechał. W końcu. No ma szczęście, bo ja zacząłem mieć ten warunek. Prawie inaczej jest warunek. Więc moje... Dobra, Paweł, podaj nawigację. Zaraz. Zaraz da mi zjeść. Nie wiem, czy to jest to, co myślę. Tak, podwójne. Przez co jedziemy? Przez Dajon? Nie, jedziemy na lewo. Takie masz takie wyjazdki. Koło tam, gdzie miałeś. E55, a wjeżdżasz na A12. A gdzie to jest? Na A12. Czyli ale do jest w ruchu, jakbyś jechał. Po lewej stronie maksymalnie. Przez ten wywijacz, tak? Jo. A tam, gdzie są te dwie te, tak? Bramki. Tak.
koło. No, my jedziemy przez Osnabrück. Paweł. Jaki kurwa Osnabrück? Czy mówisz przez Osnabrück jakiś? Instabrück. To jest Innsbruck. Innsbruck. Nie jaki no. Osnabrück. Innsbruck. Ja mam Dion, Leon, Kalzurich. Kalzurich? Kalzurich. W kierunku Malmo. Znaczy nie Malmo, tylko Mediolan. Te wybijaski jeszcze po drodze. Aha, czyli tam jeszcze znaczyć? Tak, no ta wybijaski, a później na kimś prowadzi. W kierunku Wenecji? Jezus, Mediolan. Jezus, kochany mój, kochany. Wejdź sobie na mojego live'a. Dzieci udostępnię ekran. Weź, człowieku. Nie. Drogi. Weź od po live'a minę tylko cię. No właśnie to robię. I sobie zobacz. 1800, 1700. Ja tutaj jest jeden. Weź to kawałek oddal. Jak tam ale... kurwa oddalić? Masz. Ale dosłownie w tym samym miejscu. Chwila. To jest ten. To mamy trzy znaczniki. A trzy. Czyli tutaj jeszcze. Prosto teraz. Tu idzie. A tu idzie jeszcze. 1808 km. Dobra. To mamy. My do piątej to będziemy jechać? Nie, będzie szybciej. Mi zawsze mogą. Monachium? Jezus. Masz Maria. Kurwa. Ty jesteś dziwny naprawdę, czy ty tylko udajesz takiego? Mam nadzieję, że udaję. Też mi się udaje. Masz podzielenie ekranu, kurwa, patrzę gdzie jedziemy. Bo ja skoczę z rajk i jedziemy. Teraz masz się Volvo. Pamiętaj, 180 stopni. I on na pewno nie wie, na którym biegu zmieniać jeszcze to. No na pewno. Przez to będzie wolno. Bo na Volvo to trzeba wiedzieć, na którym biegu trzeba zmieniać, na jakich obrotach. No. Tu go mam. A on ma te moje Volvo. No to samo co ja. To już za mną mówi. No. Ma mniejszy moment obrotowy, jak dla mnie. W ogóle bo ty na 21, bo ty na 2100 się musi zmienić obrót, a ja mogę na 25 zmienić obrót. Ej, i on ma ranery, on nie ma Michelin, on ma ranery. Człowieku. Nie dogodzisz już dla mnie bardziej jak się da. Nie ma szans, ty jesteś przegrany w tym momencie. To co? Masz już mapę zrobioną? Tak. Na pewno? Tak. Masz szczęście, że to musi na mnie trochę wystygnąć. Teraz kiedy to wybrało? Nie wiem. Teraz ja anuluję. Czekajcie. Ja się jeszcze zdrapuję. O Jezu. Pojedziemy. Tyle czasu i jeszcze nie zadało za tankowanie? Ty, bo u mnie się naprawdę zaczyna tak szarzyć, bo tak będzie jasno. U mnie też. No to właśnie, to powinno dać coś do myślenia, że nie spóźniony jesteś. My na ciebie na to kurwa czekamy. A ja nie chcę po prostu tracić kilometrów, dlatego tutaj jestem. Nie. Chcę zobaczyć, jak panie przegrywa. Po co jest? No po co? Ale jednak jestem podnoczony i chciałbym już iść spać, ale zaraz 2:15 w nocy, kurna. Czekaj, już się zatankowałeś, czy nie? Czekaj, muszę wyjść. Nie, proszę. To weź się odczep.
Pojedź, na tanku dzisiaj przyszedł się, no. Lecimy już, bo ja zaraz nie wytrzymię. Nie, ja to zjem szybciej niż to będzie gorące, jak on się zatankuje. Ja chcę iść spać, a nie mogę. Spoko. To ja robiłem 15 minut obiad, znaczy obiad o kolację się na nią. On jeszcze tego nie zrobił? No. Dobra. No to trzeba mieć po prostu talent i tyle. Roko, jak bym widział ciebie? Gdzie on pojechał na słuchacie? Nie wiem. No to w dupie szybko, niech to obie... Już, masz 10 sekund, żeby tutaj dostać. Czekaj, za nami jest. Nie ma. Poczekacie, ja sobie pójdę zrobić inną kanapkę. Nie. Człowieku, my na ciebie czekamy już kurwa ponad pół godziny. Żebyś temu krócił. Nie, nie robisz żadnej kanapki. Ja już chodziłem zapalić. To masz 5 minut. Chodziłem kurwa robić żarcie, które wpierdalam teraz. Jedziemy? Jesteś Dixon. Mogę iść zrobić kanapkę czy nie? Nie. Czeku! My na ciebie czekamy już ponad pół godziny czekamy. No proszę. Nie ma, rozumiesz, że kurwa, idź szybciej zryj kurwa, jak cię za 40 po nie będzie i chuj. Masz 3 minuty. Ja pierd... Leć kurwa, bo czas się liczy. My tego nie dojedziemy dzisiaj. Wiem. Chodź, on zje. Mam to w dupie, czy on zje, czy nie zje. Ale ja! Czy... A ty to sobie zjedz, ale kurde, on jeszcze kanapę, teraz jeszcze żar, kurde, 2 godziny i... Nie, ja odstawiam talerz i jadę. Chociaż wystygnie. No i co? Czekaj, ja sobie okno otworzę. Bo dzisiaj ma być fajnie chłodno w domu, na podwórku, to ja to pierdolę. Ty czujesz, że ja już mam takie błękitne niebo? W Polsce już jest kur... No ty masz ciemno, bo u ciebie jest 22 już. Nie, zaraz się ugotuję tu. Czy tak powiem na serio. To jest tak gorąco, że nawet nie wiem ile stopni jest, ale jest powyżej 30. Ty, ja tego lewa, dzisiaj tego odcinek nazwie. Pogrążenie się, tylko napisz mi jaka to była firma. Ja nie mam pojęcia, trzeba się go spytać. Pani sześciu kółek chyba. Możliwe. A czemu sześciu kółek, a nie czterech? Bo na dwóch osiówek jadą. No właśnie. Ja sobie kupię garaż za tym. Kup sobie. Na pięć sobie kupisz jeszcze. Nie, z kasy mi starczy. Mam 48 tysięcy i jakby mam pewną drogę. Jutro jak będę jeździł, przypomnij mi, żebyś mi napisał, jak ja wrócę mniej więcej z roboty, jak ci napiszę, że już jestem. Przypomnij mi, żebym sobie wyzdrowo koto. Na rucaku. A. Serio? Na zero dajesz totalne? Na zero totalne. Zostawię sobie tego 100 zł i chuj. A co ci da 100 zł? No dziękuję się. Dobra, zostawię ile? 1000 zł wystarczy? No, mam zrozumieć 1000. To na 1000 zł tylko. Chociaż nic za to i tak nie kupisz. Bo. Tak? No, 1000 i tyle. No. A kiedy zmieniasz profil? Nie wiem.
To profil mam zmienić? No, miałeś przecież. Co? To wróciłeś? Spóźniony omówiłem. Jedziemy! No jedziemy! No to jazda. Dobra, trzy, cztery! No jedź! Jedź, Roku, tak jak nas prowadzi GPS. Jedź. Ja jadę. To tak wolno ruszyłeś, Dixon? Bo lagę dostałem. Masz lagę chyba mózgu. To ci mówiłem, że mózgu dostał. Teraz pytanie, czy tego on ma te lagi. Tak, to ja mam największe pinki, ja nie mam lagów. No wiem. Roku, a ty myślisz, że ty będziesz pierwszy? Nie. A myślę, że ja będę drugi. Kurwa, mogę ci powiedzieć, że masz rondo. Stoję. A ty nie był? Kurwa, nie śmiem, bo... Nie bój się, ja wyjadę ostatni, ale ja tak cię przygonię. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze rykota, no przegonię podczas tego kilometraża. Ty nie wiesz, ja to na ciebie nawet szykuję. Rokot, wiele w trendy. Rokot, nie bądź chujem, nie poddaj się. No. Ja go nie puszczę. Pierdolę! Ja już go widzę nawet. Nawet się nie muszę śpieszyć specjalnie. Takie długie sobie włączę. Bym lepiej go widział. Ja jadę jakby od serwisu teraz. On jest na pętli. No. Nie gadaj. Zaraz dogonię. Bo on jest jakieś 2 km od przede mną. Pewnie jecha... będzie jechać te swoje śmieszne 140. Jak tam jedziesz te 140? Pamiętajcie, że możecie przekroczyć 180. No i co? Jedziemy ile fabryka dała, powiedziałeś gaz pedał. Mogą mnie zajdzie w taksówku! No i co? Powiedziałaś gaz pedał! To gaz pedał, kurwa! Nie, kolego! Teraz zmieniasz warunki umowy? Na początku powiedziałaś, że gaz pedał, to ty jedziesz 190, spokojnie. No to więc, tyle nas każesz jechać teraz 180? To pokaż mi też, ja jadę 160, a ja cię dalej nie widzę. Nie możecie przechodzić 180. Możemy. Jedziemy ile? Powiedziałeś gaz pedał. No to gaz pedał, chuj. No to chuj, ile w mojej Volvo... Już z tego, ja nawet się na to nawet nie idę, żeby coś zaliczyć. Ja mam na to wyjebane. Ja na Rokota to mogę dopisać. Ja sobie nie muszę dopisywać tej trasy. Widzę, że jestem ciut za tobą. Lepiej piluj się na ten. Czemu na ten tam tył pojechał? Bo tak jego kieruje GPS. Ja mam prawo. Nie masz prawo, ty jedziesz prosto, kolego. Źle zaznaczyłeś GPS-a. Ja mam 1722 km do celu. Ja mam 1600. No temu, teraz jak pojedziesz prosto, masz pierwszą w prawo. Temu źle zaznaczyłeś sobie GPS-a.
kurwa, panierka zajebaną. Trzymaj się. Pamiętaj, że Speed.pl już nadciąga. Ja właśnie nie wiem, czy w prawo, czy jak. Albo. Uważaj. Co uważaj, jedź! Bo ja już jestem z tyłu, bardzo z tyłu. Czekaj. Jak masz 2-0, że już masz przegraną. Na 3 razy sztukę miałeś. Trzymaj się prawej. Prawy, lewo. O, teraz lewo, ja. Kurwa, panierka. Teraz prosto. Kręć lewo. Zaczęła wjechać barierkę, to wjechać dać kurwa barierka? Ja musiałem, ja go mam już na metry. Nie wiem. Gorzej, że na tych zakrzętach nie wyrabiam, nie? Ma spoko luzu. Pamiętaj, że ja mu siedzę na dupie już. Jedź prosto. W lewo. Kolego, w lewo. Nie w prawo, tylko w lewo. On wjeżdża na pierwszy zakręt. A się rozwal... Wy macie dzień czy noc? Noc! A dobrze mam, skurdy synki, dobrze. A ty masz dzień? Nie, nocą. Gdzie panie po płocie? Papa, papa, pa, kolego! Lena zostałem! Do smacznego i papa w płocie. Mówiłem, że cię dogonię. Nawet nie musiałem szarżować. Na zakrętach. To co rok od Wiedna najlepiej. Mi przeszkadza to, że nie ma właśnie tej kierownicy, kurde, bo totalnie nie wiem kręcić tutaj. Nie bój się, ja też się dam rady. Siesz, mam już 14% szkody. Zero jeszcze. Na razie go już mam. Dawno za sobą. Więc ja się będę musiał jeszcze ten. Dojeżdżam do trzeciego zakrętu. Nie musisz, nie musisz szarżować. Masz tylko mnie na dupie. On daleko, on ma sporo uszkodzeń. Tam się wjebał, ja go nawet nie prowokowałem. Co mnie? Przede mną wjechał w krzaki. O, brameczki. Jedna was kurwa jem na dwóch. Dobrze. Jakby nie możesz nas spychać z drogi. Była taka soda, nie? Pamiętasz? Nie ma zajeżdżania ani spychania. Ale zakręt. Ja, że jesteś zajebiste, no to więc... Trasa nie jest zła. Ja tędy jeżdżę, ja zawsze biorę wszystkich, kurde, rekrutów na tą drogę. Na ja tą i na drugą. Na... Bo nie da się wyrobić. Jak się nie da? Ja się wyrabiam, ty się nie wyrabiasz. Masz kierownicę i ja mam kierownicę i ty się nie wyrabiasz. O, ja mam klawiaturę. O, kochany znak. Znak zajebałem. Już zobaczyłem go. I chuj, kurwa, trzeba hamować po hablach. No widzisz, ja na czwórce jeżdżę. Tylko? Tak. Bo każde Volvo ma inny bieg, który jest najmocniejszy, panie kolego. Dobra, chuj, ruszamy na czwórki. Kubinek, gdzie ty jesteś, a ja już doganiam Rogota pomału. Pierdzielisz. No, w porównaniu do niego to tak. To samą no, tak. Rzemkę. Patrz, gdzie on jest, a gdzie ja jestem. Gdzie ty jesteś? Ja jestem, kurde, daleko. Bardzo. No ale w porównaniu mnie do ciebie, a on do mnie. Pierdol! Nie. Czyżby kolega się poddaje?
Zakręty go pokonały, czy my? Nie bój. Nie bój się, przed tobą to jeszcze jest. To jest jeszcze takie na rozgrzanie kierownicy. 180 stopni. Trzeba umieć zmieniać biegi na tym, kolego. Ja też mam noc i chujowo widzę. Ktoś może zrobić dzień, jak ma konsolę. Nie. Nie, jedziemy tak jak... Kurwa, rondo zajebane, ja pierdolę. Mam konsolę, no ale no nie zrobię dnia, bo to jest oszukiwanie. Jedziemy tak jak jedziemy. Dla mnie noc czy dzień to jest tak jak win. No. Masz drogę, masz światło, w czym problem? Ja mam jeszcze te włączone. Ja mam długie. Też mam długie włączone. Też mam długie włączone. No to też z nich. O, podwórkę się wczapuje. Ty się śmiałeś, że ja wylądowałem na serwisie. Patrz, gdzie ja byłem na serwisie, a gdzie ty jesteś teraz. I gdybym mógł, to bym jeszcze mógł krótko to wyprzedzić, ale nie chce mi się. Generalnie nie chce mi się go nawet wyprzedzać. Czekaj, niech mi na to zakręcę. Nie bój się, mamy jeszcze jedno. Tu i tak prędko nie miniesz, mówię ci. Ja się... Dobrze zjeść sobie to, co zrobiłem. Jebrzem przypierdzielił walierka. Spoko, na 1500 wyszło lepsze barierki. O, jak ty daleko jesteś, kolego. No to fajne by ten zakrętacze, co? Nie wiem, bez kierownicy to dla mnie tragedia. Cały czas jest dla mnie też. Ja muszę manewrować pomiędzy 3 a 4. Ja też tak. Ale ty masz przynajmniej kierownicę i ty sobie możesz kręcić i mocno skręcać, a ja kurde. Nie mogę mocno skręcać, bo mnie wywala. Na koło. No i chyba zawisłem. A dawaj Volvo, dawaj. Nie, wybałem się w te słupki za cenę. Tak. Z Kanią byś nie wyjechał. Nie. Ty tam na dole jesteś? No. Dziadzie. Uważaj na tamte twoje małe zakrętasy. A żeście wybrali mi drogę. Ale my też jedziemy tedy. Stupiona droga. Teraz mam jeszcze jebiesz koszty zakręt, tak kurwa. Ja to hamuję do 50, nawet 40. Tak muszę. O kurwa, jeszcze jedna. A mnie jeszcze, nie ma jednych, jeszcze jedne są. Krokot, ile masz do celu? 1420. 1235. Dobra, są czasy, robimy tak, jutro. Nie ma na to, A poczekaj. Przegrany jesteś dla mnie, przegrany. Przegrany jesteś, kolego, przegrany. Na nas już nie masz jak jechać z nami. Przegrany, bo obstawiałeś, że nas opierdolisz na trzech trasach. Jakbym nie miał lagów. Ale to nie jest lag. Jezu, znowu lagi. Dobrze, pójdziemy na Sim 1. Jak chcesz zaraz? Chcesz na Sim 1? Teraz? Nie.
Człowieku, nawet na Steam 1 będziesz dla nas mówił, że masz lagi. Na Steam 1 to w ogóle nie będę miał lagów. No nie wydaje mi się. Jak ty masz tutaj lagi, to na Steam 1 to dopiero. A w ogóle nie będę miał. Słuchaj, ja mam 150 pingu. To ja nie mam lagów, a ty masz lagi? Człowieku, wyjdź się za stadu. Mi się biegi skończyły. Ale ty oszukałeś, powiem. Ty ojciec. Ja jadę w mieście na przykład. 140 teraz, w tym momencie. 187. 4, sorry. Ja się w mieście jadę. 150. Poruszaj tym kurwa głównym zajebanym. Chciałeś Volvo, to masz Volvo, człowieku! Ja mam takie same Volvo jak ty, a jadę jakoś 3 razy szybciej niż ty. I my nic mamy zero oszukanych. Dalej chcesz się pogrążyć? Bo dla ciebie to już jest dawno przegrana walka. Myślę, że on będzie walczyć do końca, chociaż i tak z komu nie wyjdzie. Człowieku, ja sobie mogę stanąć i coś zjeść spokojnie. Proste, to dobra. Zróbcie tak, stańcie i poczekajcie trochę na mnie. No, żebym się frunął. Że co mamy zrobić? Spoko, mamy czekać po pierwsze. Ja chcę iść spać, rozumiesz to? Człowieku, ja mam jutro do roboty. No. I to zawsze rodzice mogą przyjść, no i mogę mieć przypał przez to, że gram w nos. Tylko ja mam rano do roboty. No, ja ty już mam nosy ja mam... Ty myślisz, że ja mam, nie wiem, 20 dni, no bo mogę grać? Dobra, ale to nie ma sensu. To i tak jest przegrane. Jeszcze powiedz mi, z jakiej firmy ty jesteś? Z jakiej firmy jesteś, Bicą? SSK. Czyli? Pani Sześciokółek. No co dobrze mówię? No. To podpiszemy sobie, że jesteś z fanów Sześciokółek. I przegrałeś wyścig. Ze Speedway. Nie. No tak, to sam powiedziałeś na samym początku, że ty chcesz z nami się ścigać. Ja wychodzę, bo dla mnie to się ma sensu jechać po coś, gdzie ty jesteś na szarym końcu. Ja też się zaraz wyjdę, bo kurde, ja nie będę jechać takiej traski za 60 tysięcy złotych. Nie no wiesz, oczywiście wziąłem najlżejszy ładunek jaki był, tak? No. No, tylko że kolega oczywiście coś dla niego nie pykło. No coś tak czuję, że jutro też na singlu dojadę. No, tak jesteś, mam 800 km piechotą na chodzi. Ale ja to i tak mam wyjebane. Kilometry. A se kilometry wezmę zrobię. Czekaj, fajnie, że sześciokółek, lista firm. Już wylazłeś? A po co mam iść? Co? Panie Sześciokółek, wszystkich pracowników 2. Serio? A nie, tutaj jest FSK jeszcze. O tutaj, no 25. Ale dużo ci powiem. No, ale nawet stronę. A zobaczę tą stronę. Tam masz malowania do Scania, do Volvo i do Mana. No tak, tylko czemu jesteście na darmowym? Mamy sklep internetowy na... O co? A się jestem ciekaw, co wy tu nie macie. No sklep... Cześć do serwisu, o Jezu, koszulki mają, czy nie mogę, Jezu, ale ci powiem, koszulki po chuju fest, kubek, 60 zł.
Kubek no. firmowy, złoty. Spokojnie się tak samo ustawiło. Kubek firmowy 40. No co jebiście, kurwa. Kubek i koszulka. A kubek czarny 60 zł. Koszulka 70. Koszulka czerwona 70. Zajebiście. A ja wiecie, co powiem? A ja dla swojej firmy daję wszystko darmowe koszulki. Ile kolego? I ja chociaż jak będę robił stronę, to nie będę na darmowej stronie przez robionego, zaraz ci powiem przez kogo. Statystyk, o widzę, że już macie generatory.pl, wszystko porobione, dziękuję. Ty myślisz, że kurwa jestem pierwszy z łopanek na stronach? Generator. Ty, ja ci powiem, kto robił tę stronę. Może będzie to, może będzie podpisane. A to Wixi, to termowka. U mamu. Nie. A to Wixa jest PL. Z Wixa.com, sorry. No, Wixa.com, mówiłem dobrze. Czyli na WordPressie zbudowane. Jak się nie mylę. I co myślisz, że to nie jest darmówka Wixa.pl, znaczy Wixa.com? To myślisz, że to masz mnie za kretyna? Nie stać was kurwa na normalną stronę? Człowieku. Co z tego, że jest 20 kurwa 5, gdzie kurwa tak naprawdę ile założyciel zrobił kilometrów? Jestem. O! W tym miesiącu ma zero? Właśnie. Zajebisty, właśnie. Menadżer? Bo nie ma na tym skocie, bo ma problem ogólnie. A co z tego, że ma problem? Ja też mam problem, kurwa. Wiesz, jakbym chętnie wziął urlop, ale akurat nie mogę? Ale grałeś czy tam? Ogólnie. To menadżer ma 9 tras. Ten Jackson, teraz ten Rockies ma 0. Przedstawicie się nie tego. Dobra, może szybciej będzie tak. Aha, tu tylko dwóch menedżerów jest. Ale chcę wejść na naszą firmę i zobaczyć, jakie my kilometry robimy tutaj. To oni mają całkowity dystans. Czekaj, ja już muszę wejść na nas, bo ja nie mogę w to uwierzyć. Mamy 388, to 390. Czekaj. Oni mają wszystkich dostaw 134, my mamy 255. Oni mają całkowity dystans 133,568, my mamy 374,550. Dobra. To nie mam pytań. Gdzie jest to nawet po 160? My jedziemy po 110. Dobrze, Rokot, mówię, czy źle mówię? Czy mi się pojechało? No, to dobrze. Czy ja coś się pomyliłem przypadkiem? Nie sądzę. Znaczy, coś myślę, że kolega tak przyszedł ośmieszyć swoją firmę. No to nawet na wyścig, gdzie? Dobra, ja wezmę się też na wyścig. Czekaj, ETS. O, profil firmy. Na wyścig wezmę, żeby nie było. Czekaj, sobie przełożę zakładki. Oni mają na 161 ranking, a my mamy na 44. Gdzie na wyścigu oni mają 127,737. My na wyścigu mamy 391,819. Gdzie mają wszystkich dostaw, oni mają 114. A my mamy wszystkich dostaw 357. Więc słucham, na jakim ty kurwa jesteś w rankingu, jak ty, wy jesteście na wyścigu 161, a my jesteśmy na 44 z wyścigu?
Dixon? A mi się żegna tam i was jest kurwa 25, a nas jest tylko 12? O, a mi się żegna, chce się robić kilometry? Ale słuchaj, nas jest połowa mniej. Tak? O jednego gracza jest połowa mniej, kurwa. O 13 ludzi mniej, kurwa, nas jest. I my mamy większe statystyki od was, kurwa? I wy macie 25 ludzi, kurwa, a my nas jest tylko 12? Więc słucham. No? Bo to jest dobre pytanie. No, no słuchaj, no właśnie 25, tak? Nas jest, kurwa, 12. Tak? No. I wy macie mniej kilometrów, kurwa, od nas w wyścigu? Trzykrotnie prawie? No trzykrotnie. Jesteśmy na 25 miejscu. A wy na... Na którym, kurwa? Na 25 w wyścigach. Wy w wyścigach jesteście na którym, kurwa, rankingu? 25. 161, kurwa. Ja. To coś ci się pomyliło, bo jak ja patrzę, że jesteśmy na 25, a... O Jezu, ETG jest na 26. Proszę bardzo, Rokot. Rokot, chodź tutaj. Na mojego live'a. No. Chodź. No. Czekaj, no. Ja wam to jeszcze pokażę. Ja wam to pokażę, kurwa, na tym jeszcze. Ja wam to pokażę. Spojrzenie ekranu, tylko nie wiem, które to mam właściwości. To nie to. Monitor główny, tak, to jest to. Proszę wam bardzo, wam pokażę, żeby nie było, że coś ja zmyślam. Macie firmę tą, którą... Czekajcie, tylko wam wyłączę statystyki, bo wam to niepotrzebne. Byście lepiej widzieli, do jakiej firmy ja tu startuję. O, a jeszcze obraz mam wyłączyć, no tak. Proszę bardzo. Oczywiście to wszystko będzie na live. To nie, ja tam nic nie będę tego. Już widzisz trasy? Wszystko widzicie? No, widzę. Widzicie moje, tak? Co tu pisze, kurwa? O, tu. Tu zainteresowana nawet zaznaczę. Rokot, co tam pisze, co ja wam tam zaznaczyłem? Ilość tras, a 161. Nie ilość tras, tylko obecny ranking. No. 161. No, a gdzie ja mam to zaznaczone? Na wyścigu. Tak? A ranking, a czekaj. A my mamy które? 134. Bo jak kliknę miejsce, to mamy 25, a wy macie 7. Chyba w Polsce. No to zobacz, zgadnij statystyki. No, 7 mamy w Polsce, mordo. No właśnie, a ja mówię o ogólnym statystykach, a nie tylko tu. Kolego. A. Tak to się nie liczą statystyki. Dalej chcecie ścigać? Was jest kurwa 25 osób. Do cholery. 25 osób. Nas jest tego kurwa 12. I my mamy więcej kilometrów niż wy? To śmieszne i tyle. Pokaż mi, kto jest u was w grze. Teraz ja. No, wyrazem teraz z gry w tym momencie. A ty jesteś tylko jeszcze jedno, tylko ty jesteś. W tym momencie już nie jestem grzebowy, wyrazem z gry miejsca. Proszę, klient. Odświeżone. Tu odświeżę. Tylko Dixon. O pracownicy mam coś pokazane. A, Krzysiu chce dołączyć. No, tak. Pamiętam. A, no to nie jest to akceptuję. Akceptuję go. Ma chłopak. Nie ale jakby te... Dobra, 13. Teraz mamy 13. I ty myślisz, że ta 13 osoba będzie robić kilometry? Słucham? Ja u nas, wejdźcie u nas na Xboxa. No? Nie, to tu. I wejdź... A ty naparł mikrofon. I ten. Wejdź sobie w Simon podłoga X. Simon X. Czekaj, Szymon co? No tu, no. No ma zero. No bo on teraz nie obrazi. Ale co mi to obchodzi? Wy macie takich pracowników, ja za to ścigam. Ej, powiedz mi,
czemu on ma tylko 25 tysięcy razem zrobione. Ale ja słuchaj, nie, no Rokot, no Rokot, no, ale słuchaj, nie, ja wiem czemu, bo oni ich nie ścigają, siedzi to siedzi, chuj mu w dupę. Oni idą tylko na ilość, kurwa, pracowników, rozumiesz? No widzisz, a ja, kurwa, co robię? Ty? Przychodzi koniec miesiąca, ja, kurwa, każdego ścigam. Ty, jaki tam jest Scania R czy S? Scania R. To jest Scania R, mordo. A jeszcze nowy zobaczę, przegląd DLC. No oczywiście nie ma promoda, bo nie ma Edibeni. Dziękuję, Radzina. A zobaczmy, czy, kurwa, ten ma. Oczywiście, że ma. Ma. A nie ma Volvo Construction, to jest raz. Nie ma Volvo FH Tuningu. Ja mam to wszystko. Proszę, chcę zobaczyć mojego streama. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Gdzie ten sklep jebany jest? Tu jest sklep. Proszę bardzo. Nie mam tylko Ukrainy, co mówiłem. Nie mam, kurwa, Renaulta. Proszę bardzo. O, co coś tam wychodzi? Spokojnie, ja już pójdę. Proszę bardzo. Ja nie ukrywam nic. Masz, proszę bardzo. Nie mam Ukrainy i nie mam, kurwa, Renaulta, bo nie będę go kupował. Kupię Francję, Italię, a potem i Belgię. I będę miał promoda. A zobaczcie na Jason Bezos. Ile on ma się meczu? Mało to. Kolega miał bana już. No. Wiesz co? Że przez to miał flagę i... O, ten ma choć 23 tysiące ma zrobione. No. Ja go zawsze gonię. No, chciałbyś. 13. Zobaczcie na Jasona Berlesa. Masz pierwszego, go drugiego. 11. 800. No tak sobie wybieram... O, 0. Losowo. Na kogo mi, kurwa, myszka mi padnie? O, 0. O, zobacz na naszych. 0. Wejdź sobie we mnie. 1700. Wejdźcie we mnie. No, ile ty masz? 23,5. No. Niecałe. No. To ja mam przy tobie 25,151, gdzie ja pracuję i nigdy praktycznie nie jeżdżę. Ja ósmy dzień dzisiaj jeżdżę ogólnie, bo do 20 miałem wolne, teraz ten, no i mam 22 prawie. No to masz prawie 2000. Dobra, a teraz sobie na Jasona w ogóle. A pokaż mi, ile on ma jeszcze razem. Ja mam 199 tysięcy, a on ma 100. No. On ma razem 174. 300. To czy do tego przychodziłeś? Jest 20 tysięcy ten. To widzisz. W dostawach 167. A ty no... Czekaj, ciekawe czy mnie może przewodził. Gdzie kurwa? Gdzie ja? Gdzie on kurwa? Ja zaraz miałem 52 tysiące. A no to zobacz to na moje... Zobacz to ja na moją historię. 374 i 550 kurwa kilometrów razem. 255 strasa. A ty masz kurwa 174 355 kurwa. 167. Słuchaj, z kim ty kurwa zadziarasz? Chcesz? To ci mogę moment. Z kim ty kurwa zadziarasz? Dobra. Paweł. Napraw mikrofon. Czekaj, teraz mogę ci pytanie. Czy ty masz premium na rok czy na miesiąc? Kupujesz, czy jak? Ja mam na 3 lata. Za... O, tu masz 71 tysięcy w marcu. Raz 50, o. Raz 71. Nasza firma trwa dopiero 6 miesięcy. A nasza też. Nasza została założona 1 stycznia 2022 roku. Więc będzie miała za parę dni równe 7 miesięcy. Dobra, a... Muszę pogrążyć? Paweł? Jeszcze zrobić czarny kasek?
Co? Naprawdę mikrofon, Boże. Nie, internet. Że co? Co biały pasek? Pani go na czarno. Jakie czarno? Co na czarno? Na prawie pasek zadań dziedzin. Jesteśmy już kondukowe. Co mam pisać? Weź myszkę na fila. Gdzie mam myszkę wziąć? Na pasek za nic. Na pasek za nim. Lewo. Lewo bardziej. Tu. No dobra, tu. Weź ustawienia. Dobra, razem to. Ale po co mam ci ustawienia dawać? Słabą na przyczyni. Co? Stronę główną dziennie tam masz u góry. Perno za... to obok sieć i... personalizuj. Tam masz. Że co ty chcesz, kurwa? Personalizuj. No i na chuj ci to. Kolory. Nie widzisz? Tu masz... wybierz kolor. I na chuj ci to. Wtedy ładnie. Ale na po co ci to? Ja mam na to wyjebane. Kliknij dalej, zobaczy sobie. Spierdalaj. Dobra, na razie tyle. Jak dla mnie dalej jesteś ignorowany, kurwa i chuj. Dziękuję, że byłeś u mnie na Discordzie i odwiedziłeś. Ja mam już kończę, kurwa, live'a, nie mam zamiaru siedzieć do godziny, kurwa, 5 nad ranem i żeby sobie, kurwa, gadać o jakichś pierdołach. Dobranoc, pa. I tyle cię było widać. Dixon i jak jego firma, kurwa, jak ona się nazywała? Czekaj, bo muszę cofnąć, kurwa, teraz. Kurwa, nie tu. A tu. Fajnie się kółek idą na dno, jak dla mnie. Dana dostał. Ono dostał. Się skończyło jego, kurwa, wojowanie. Na debila. To nie dalej. A my kończymy live'a oczywiście z tym tytułem, że ta firma będzie opublikowana. Że kolega tak chciał bardzo z nami, bardzo wygrać, znaczy ze mną by chciał bardzo wygrać, tylko że daliśmy mu 3 szanse, gdzie nawet na 2 szansach już poległ, to nawet trzeciej szansy już tak było z miłosierdzia, gdzie ja go wyprzedziłem, wjebał się prosto centralnie w nocy, w zakręt, kurwa, nie mając, kurwa, przestrzegania zasad, że jego, kurwa. Tak? Halo. No, halo. Nie. Dwie minuty. Dwie minuty. Dobra, daj. Bo się do mnie dzwonił. Dobra, ja muszę kończyć, bo muszę coś tam robić. Później opublikuję ten. No. Cyfry. Pa.